Cześć, z tej strony Kuba Kaźmierczyk. Witam Was serdecznie w kolejnej transmisji, którą dla Was przygotowałem. Dzisiejszym tematem jest fotografia wnętrz i spędzimy dzisiaj ze sobą tutaj na pewno miły wieczór, tak żebym pokazał Wam trochę tipów odnośnie tej fotografii. To też jest takie trochę preludium do naszego dużego kursu fotografii wnętrz, który nagrywaliśmy w ostatnich dniach, ale właśnie jeśli chodzi o ten większy produkt, który dla Was przygotowaliśmy, większy kurs, o tym będę mówił troszeczkę później. Skąd w ogóle taki pomysł na to, żebym zrobił coś, czego widzicie u mnie trochę mniej w portfolio, szczególnie jeśli chodzi o zdjęcia w moich mediach społecznościowych? Nie da się ukryć, że media społecznościowe rządzą się swoimi prawami i bardzo wielu moich komercyjnych klientów nawet nie wie, że ja prowadzę Facebooka czy Instagrama, ponieważ jest to zupełnie inna działka. Natomiast oczywiście zdjęcia wnętrz prezentuję na mojej stronie internetowej. I tam, co prawda, nie ma ich jakoś zbyt dużo, bo to też nie chodzi o to, żeby zarzucić klientów tutaj jakimś każdym zleceniem, bo tak naprawdę nasz potencjalny klient patrzy, czy my potrafimy to zrobić, czy nie potrafimy tego zrobić. Jeśli chodzi o taką sesję Q&A, ją zachowujemy na sam koniec naszej transmisji. Od razu tylko odpowiem na pytanie. Tak, ten live będzie zapisany. I jeśli chodzi o plan tego dzisiejszego live'a, to na samym początku poopowiadam właśnie Wam troszeczkę o moich zleceniach i skąd mój pomysł na chociażby tę transmisję i na nagranie tego większego kursu fotografii wnętrz, który będziemy sprzedawać przede wszystkim jako taki 3-tygodniowy sprint. Następnie przejdziemy do takiej części teoretycznej, no i gdzie mam przygotowaną prezentację, gdzie podzielę się z Wami takimi najważniejszymi elementami tej fotografii, tak, żebyście już nawet po tej transmisji byli w stanie wykonać podstawowe zdjęcia wnętrz, ale bez wgłębiania się w jakieś wielkie szczegóły. Kolejnym krokiem będzie przejście do zrobienia wnętrz tego apartamentu, bo ja najczęściej, wiecie, nadaję z naszego mikrostudio, natomiast teraz mamy tutaj wynajęty apartament, który ma całe 28 metrów kwadratowych, więc mierzymy się z nie lada przeciwnikiem, jeśli chodzi o ciasność tego wnętrza. Też ja zdecydowanie chętniej fotografowałbym go za dnia i za dnia sfotografowaliśmy go do naszego kursu, natomiast transmisje live rządzą się tymi prawami, że najlepiej odsłaniają się wieczorem, więc będziemy mieć ciemniej za oknem, ale tutaj to nie będzie tutaj żadną przeszkodą. Dajcie tylko znać, jakie jest wasze doświadczenie z fotografią wnętrz, czy myślicie o tym, żeby dodać ją do portfolio waszych usług, czy już się nią zajmujecie, czy coś robicie w tym kierunku, bo moim zdaniem właśnie ta fotografia wnętrz jest bardzo wdzięczna z punktu widzenia takiego biznesowego. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na liczby. Te liczby mówią same za siebie i o naszych potencjalnych klientach. Mianowicie na Bookingu znajdziemy przynajmniej kilkanaście tysięcy ofert różnych hoteli, apartamentów, agroturystyk, willi, domków, generalnie tam, gdzie możemy zatrzymać się na noc. Ja zresztą bardzo często korzystam z Bookingu, ponieważ kiedy przemieszczam się po Polsce i nie tylko, no to pierwsze co, to klikam na Booking. Akurat nie jest jakoś bardziej po drodze z Bookingiem niż z Airbnb, ale Airbnb to też jest potężna baza potencjalnych klientów, jak również chociażby OLX, gdzie na przykład moi teściowie wynajmują apartament w swojej agroturystyce, więc ta baza, jeśli chodzi o taki najem krótkoterminowy, jest bardzo duża, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ wystarczy spojrzeć, ile mamy ofert na oto dom. To jest około 200 tysięcy ofert i tego jest naprawdę bardzo dużo. Sprawdziłem również liczbę restauracji, ale takich stałych restauracji. Ona waha się między 50 a 60 tysięcy w Polsce i znowu mówimy tu o wierzchołku góry lodowej, ponieważ jeśli chodzi o te lokale, które warto sfotografować, to mamy całe mnóstwo klinik, to są kliniki stomatologiczne, medycyny estetycznej, prywatne centra medyczne, do tego wszelkie salony piękności, więc jakby tych miejsc, gdzie my możemy zaoferować nasze usługi fotografii wnętrz, jest bardzo dużo. Mało tego, bardzo często jeszcze wygląda to w ten sposób, że my jako fotografowie, z mojego doświadczenia wynika, że klienci mogą od nas oczekiwać, że będziemy dla nich bardzo uniwersalnymi fotografami. I niejednokrotnie zdarzało mi się sprzedawać zlecenie na zasadzie: OK, Kuba, chcielibyśmy, żebyś przyjechał do nas i zrobił zdjęcia, portrety biznesowe.
jak również chcielibyśmy, żebyś na przykład sfotografował nam event, a na koniec, żebyś zrobił nam jeszcze zdjęcia wnętrz, a w dowolnej kolejności. I tutaj mogę przytoczyć chociażby przykład firmy Olympus, zresztą z Olympusa OM1 w tym momencie nadaje, właściwie z OM systemu. W każdym razie tam właśnie dostałem telefon od zaprzyjaźnionej firmy. Dostali do mnie kontakt z tej fotograficznej działki i pani, z którą dogadywałem się, mówi: Dzień dobry, panie Jakubie, potrzebowałabym zdjęcia naszej kadry menedżerskiej, jak również wydajemy taki biuletyn dla naszych pracowników na całym świecie. Już nie pamiętam dokładnie, jak się nazywał. Będziemy potrzebowali tam zdjęcia naszych pracowników, ponieważ otwieramy nowe biuro i to będą zdjęcia takie aranżowane, biznesowe. Do tego będziemy potrzebowali od pana fotografię wnętrz, ponieważ otworzyliśmy nowe biuro, jak również na sam koniec kolejnego dnia, ponieważ to zlecenie było tak naprawdę kilkudniowe, jeszcze event, gdzie będziemy po prostu mieli jakieś tam przemówienia, tego typu rzeczy. Chcielibyśmy, żeby pan nam to zrealizował. No i tutaj wygląda to w ten sposób, że ja mógłbym powiedzieć: Wiecie co, ja robię, ale tylko fotografię ludzi, fotografię portretową, więc mogę wam zrobić tą pierwszą część. A tutaj, jeśli macie państwo ochotę, to ewentualnie mam kolegę od eventów, no i drugi kolega zajmuje się wnętrzami. Okej, okay. Tylko że ja zawsze mówię, że to jest tak, że klient do was przychodzi i ma tutaj jakąś górkę pieniędzy, prawda? I ta górka pieniędzy przeznaczona jest dla fotografa. No i teraz ja mogę powiedzieć: Ja robię tylko jedną działkę, więc zabiorę sobie tam powiedzmy 1/3 z tego zlecenia, albo pani może powiedzieć: Panie Jakubie, no my szukamy tutaj osoby, która wykona nam to zlecenie w całości, no bo po prostu jest nam wygodniej, żeby to jedna osoba zrobiła. Poza tym zazwyczaj, jeśli zrobi to jedna, a nie trzy osoby, umówmy się, najprawdopodobniej będzie troszeczkę taniej. Drugie zlecenie, Holmes Place, taka sieć siłowni, znaczy tych siłowni nie ma dużo, teraz one zostały wchłonięte przez Well Fitness. No i znowu telefon. Dzień dobry, panie Jakubie. Potrzebujemy zrobić zdjęcia naszym trenerom, ale będziemy chcieli jeszcze zrobić zdjęcia, gdzie pokażemy naszą siłownię. Ja mówię: Okej, no to jednego dnia przyjadę i po prostu odfotografuję waszych trenerów, a kolejnego dnia wykonamy zdjęcia wnętrz. No i dogadaliśmy się, jakby znowu złapałem te dwie działki. No i jakby dzięki temu też mogłem wykonać to zlecenie, no bo umówmy się, znowu pewnie wygodniej było im znaleźć jednego fotografa, który zrobi jedną i drugą działkę. Więc moim zdaniem ta działka fotografii wnętrz jest bardzo wdzięczna, żeby ją potrafić, ponieważ często ona może wejść w skład jakiegoś większego zlecenia, więc biznesowo z mojego punktu widzenia świetnie. Do tego ja sfotografowałem dziesiątki restauracji Amrestu, czyli to były głównie Starbucksy, Pizza Hut, KFC, Burger Kingi, przy czym no najlepiej fotografowało się te bardziej restauracje, czyli te domki KFC, czy Starbucksy, czy Pizza Hut. Burger Kingi to były głównie jakieś tam lokale w galeriach handlowych. To troszeczkę mniej przyjemnie się fotografowało, ale wiecie, o co chodzi. Tych lokali były dziesiątki i też zdarzało się, że akurat dostawałem zlecenie: Panie Jakubie, potrzebujemy, żeby pan pojechał do Lublina, tam mamy Pizza Hut, ale tam pojawił nam się, akurat mamy nowego menedżera czy nowego kierownika, trzeba jeszcze mu zrobić zdjęcia biznesowe. Więc ja łączyłem ze sobą kilka typów fotografii, a tak naprawdę to, że zacząłem robić zdjęcia wnętrz właśnie dla tej firmy, wyszło od tego, że zrobiłem kilka zleceń produktowych. To był kubek dla Burger Kinga, dla Starbucksa zrobiłem wcześniej kanapki, czy dla Pizza Hut zrobiłem jakieś tam prostokątne pizze. To już są bardzo, bardzo zamierzchłe czasy, ale one właśnie pociągnęły za sznurki to, że jeśli ja dostałem taką łatkę fotografa, no to okej, fotograf to fotograf, dlatego zapytali mnie, czy zrobiłbym również zdjęcia wnętrz. Nie da się ukryć, że przed pierwszym zleceniem mocno się stresowałem, ale mądrze podszedłem do tego tematu, zgłębiłem ten temat przed zleceniem, odfotografowałem swoje 33-metrowe wtedy mieszkanie, no i to pociągnęło za sobą tak właśnie daleko te sznurki, że sfotografowałem dziesiątki tych wnętrz. Więc tutaj tak płynnie przechodząc do tego, dlaczego ja się tym właśnie tutaj zająłem, skoro możecie w mediach społecznościowych zobaczyć więcej zdjęć, które częściej pokazują ludzi, ale tak jak wspomniałem, no tutaj ja fotografując dla naprawdę wielu firm,
Nie mogę powiedzieć, żebym sfotografował jakoś bardzo wiele apartamentów, ponieważ moja działka to były głównie restauracje, biura, tego typu rzeczy, natomiast mieszkania jak najbardziej również się zdarzały, aczkolwiek w troszeczkę mniejszym wymiarze niż właśnie chociażby te restauracje, których zrobiłem po prostu dziesiątki. Więc tutaj według mnie warto jest mieć to w swoim portfolio, a w związku z tym, że naprawdę mam z tym sporo doświadczenia i tak naprawdę z każdym zleceniem wynosiłem go coraz więcej i coraz więcej, to wydaje mi się, że jestem tutaj dobrą osobą do tego, żeby podzielić się z wami wiedzą na ten temat. Idąc dalej, chciałbym się z wami podzielić właśnie prezentacją odnośnie tej fotografii wnętrz, gdzie skupimy się na początku na części teoretycznej, a następnie przejdziemy sobie do praktyki. Więc w tym momencie włączę sobie tą prezentację, tylko wyłączę sobie jeszcze to tło, które tutaj delikatnie mi przeszkadzało. No i tak, fotografia wnętrz, Jakub Kaźmierczyk, w tle jedno z wnętrz Pizzy Hut, które robiłem jakiś czas temu. No i właśnie, tutaj dobra fotografia wnętrz jest niezbędna w wielu dziedzinach i nawet my, jako osoby, które będziemy gdzieś tam współpracować z różnymi klientami, wydaje mi się, że jeśli na przykład zostaniemy zaproszeni przez kogoś do fotografii biznesowej, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jakiegoś pana menedżera, czy właściciela danego lokalu, czy, no, czy właściciela biznesu zapytać: a mają państwo tutaj, macie piękny lokal, czy macie zdjęcia tego lokalu? No, no i ktoś może powiedzieć: no nie, no to wiecie, już macie pole manewru, żeby takie coś dosprzedać. I moim zdaniem bardzo warto uświadamiać swoich klientów, że zdjęcia wnętrz są bardzo ważne. I ja, kiedy wchodzę na booking, to zawsze patrzę po zdjęciach. Jak widzę, że zdjęcia są beznadziejne, to nawet jak lokal jest spoko, to raczej wolę przeklikać na inny i wybrać ten, który charakteryzuje się ładniejszymi zdjęciami. Więc tutaj, tak jak wspomniałem, rynek jest ogromny i moim zdaniem tutaj my powinniśmy czerpać z tego garściami. Jakie są najczęstsze błędy w tej fotografii wnętrz? Przede wszystkim krzywe linie. Ile razy widziałem zdjęcia w ogóle robione fisheye'em i to po prostu woła o pomstę do nieba, kiedy widzimy te wszystkie wykrzywione linie. Ale nie tylko, ponieważ często nie dbamy o to, znaczy nie dbamy, fotografowie nie dbają, czy właściciele danych biznesów nie dbają o to, żeby ten aparat był idealnie wypoziomowany, tak żeby pokazywał nam po prostu proste linie. I to jest takie coś, o czym totalnie musimy pamiętać. I owszem, często usłyszę: no tak, to ja sobie poprawię w postprodukcji, ale jeśli mamy zbyt duże zbiegi perspektywiczne, czyli te linie przy wysokich budynkach, jeśli nam się zbyt mocno schodzą, to jak zaczniemy to wszystko rozciągać, to u góry mocno stracimy na jakości. Poza tym całe zdjęcie zostanie docięte i wtedy na przykład z obiektywu 15 mm zrobi nam się 23 mm i może się okazać, że będzie za wąsko i wtedy mamy problem. Więc tutaj oczywiście mamy obiektywy typu Shift, Tilt Shift i one też świetnie się w tym sprawdzają, aczkolwiek na sam początek nie są one takim absolutnym must have, chyba że fotografujecie dużo wysokich budynków, dużo wysokich wnętrz, albo jesteście proszeni przez waszych klientów o to, żeby sfotografować zarówno wnętrze, jak i budynek z zewnątrz, no to wtedy te obiektywy Shift no właściwie są prawie że niezbędne. Ale o samym obiektywie jeszcze będę mówił w dalszej części naszego dzisiejszego spotkania. Kolejnym takim bardzo dużym minusem są ciemne wnętrza i białe okna, ponieważ mówimy tutaj o dużych kontrastach, które mamy w różnych wnętrzach. Szczególnie mówię tutaj o wnętrzach, które są dość głębokie i przeszklone z jednej strony, czyli tam mamy bardzo duży kontrast pomiędzy tym, co jest za oknem, a tym, co jest w głębi samego wnętrza. I tutaj, jeśli zapiszecie się na newsletter Eduwebu, ostatnio wrzucałem to na swoje Insta Stories, w jaki sposób możecie się tam zapisać, to będziecie otrzymywać tutaj czy sześć takich lekcji, mini lekcji odnośnie tej fotografii wnętrz, która jeszcze bardziej zgłębi waszą wiedzę i będzie takim przedsionkiem do tego większego kursu. I tam fotografowaliśmy taki domek w kształcie stodoły. Na zewnątrz jasno, przy oknach jasno, w głąb zbyt ciemno. I oczywiście możemy tutaj sobie poradzić z HDR-em, natomiast HDR, czyli poszerzenie rozpiętości tonalnej poprzez zrobienie serii zdjęć, nie zawsze nam rozwiąże problem, ponieważ to nie jest rozwiązanie na brak światła i o tym też w dalszej części będę mówił.
Zbyt wąski lub szeroki kąt też to jest dość duży problem, z tego względu, że nieraz widzę wnętrza sfotografowane obiektywem typu 10-11 mm, no i wszystko na brzegach jest bardzo rozciągnięte. Ja tutaj sugeruję raczej trochę węższy obiektyw, jak również on nie może być zbyt wąski, to znaczy 24 mm, 35 mm. Ja bardzo chętnie fotografowałbym właśnie takimi obiektywami wnętrza. I kiedy znajdziecie wiele różnych materiałów, szczególnie zagranicznych, które gdzieś tam są na YouTubie, to problem jest taki, że często one pokazują, jak fotografować naprawdę ogromne przestrzenie. A my, kiedy jesteśmy tutaj w Polsce, wiadomo, patodeweloperka, w cudzysłowie oczywiście tutaj ma się naprawdę dobrze, więc często fotografujemy mieszkania, które mają 15 metrów kwadratowych, 17, 20, 30 i będziemy raczej walczyć o ten szeroki kąt, ale też nie możemy przesadzać, ponieważ właśnie w tych 10, 11, 12 mm te brzegi są już nadmiernie rozciągnięte. No i jeszcze zła kolorystyka. Ta zła kolorystyka, nie ma tutaj jednej dobrej drogi, żeby ją idealnie wyrównać, z tego względu, że jak mamy pomieszane temperatury barwowe, czyli na przykład bardzo ciepłą temperaturę w dość ciemnym wnętrzu i za oknami będzie bardzo chłodne światło, no to nie wyrównamy tego, wiecie, do zera, ale chociaż trzeba z tym trochę powalczyć, żeby nie mieć zbyt pomarańczowego wnętrza albo zbyt na niebiesko świecących okien. I tutaj oczywiście no, nie dzisiaj będę o tym mówił, bo dzisiaj nie przewidziałem tutaj części jakiejś mocnej, postprodukcyjnej, natomiast w tym większym kursie już jak najbardziej coś takiego będzie. Następnie no, taki protip, to jest pierwsze, co w jaki sposób dobrze zrobić zdjęcie, to przede wszystkim wykorzystujemy szeroki kąt, następnie robimy HDR-a, czyli tutaj trzy bądź więcej ekspozycji z ekspozycją na minus, która pokaże nam szczegóły w jasnych partiach, z ekspozycją mniej więcej na zero, tak żeby mieć ani za ciemno, ani za jasno, i z ekspozycją na plus, która pokaże nam szczegóły w tych najciemniejszych partiach. I to już jest bardzo dobry punkt wyjścia do tego, żeby mieć dobrą rozpiętość tonalną. I oczywiście ja mogę tutaj się usłyszeć, no tak, dzisiaj mamy dużo lepsze matryce niż jeszcze lata temu, możemy tam dowolnie ciągnąć w jedną i drugą stronę highlights, shadowsy, tylko później się okaże, że na przykład wokół lampy mamy mimo wszystko przepalenie i to nieprzyjemne przepalenie, a gdzieś tam w cieniach mamy nadmierny szum. Jak poszerzymy rozpiętość tonalną, łącząc te zdjęcia w jedno, nagle okazuje się, że to zdjęcie może wyglądać naprawdę dobrze, nie mieć przepaleń i nie mieć szumów w cieniach. No i oczywiście dbamy o linię i ustawiamy nasz aparat na odpowiedniej wysokości, w zależności też od wysokości danego wnętrza. No i następnie, jaki sprzęt dobrać do fotografii wnętrz? Ja wezmę sobie tutaj, pozwólcie, łyka kawy, przerzucimy się na trochę inny wygląd i ja zaproszę Was do drugiej części naszego apartamentu na chwilę, żeby pokazać ten sprzęt, z którego dzisiaj będę korzystał, a jest to taki dość minimalistyczny zestaw z ciekawym obiektywem, więc pozwólcie, że wezmę łyka kawy. I idziemy. Tutaj od razu takie małe The Clips pokazuje Wam, jak wygląda to wnętrze. Jeszcze zrobimy po nim niejedno kółeczko. Natomiast to jest bardzo ciasny apartament, tak jak wspomniałem, 28 metrów kwadratowych. No bo to jest moim zdaniem dydaktycznie bardzo dobre, żeby mierzyć się właśnie z trudniejszymi warunkami, niż gdybym zaprezentował Wam na przykład dwa duże domy, jakąś ogromną restaurację, które są jakby bardzo czasochłonne do sfotografowania, takich zdjęć wychodzi nam dużo, ale z drugiej strony tam jest łatwo. Wiecie, jak mamy ostatnio mieliśmy wynajętą bardzo fajną willę w Portugalii, kiedy poleciliśmy tam z grupą znajomych, to się okazuje, często willa w Portugalii wychodzi dużo taniej niż szansa w nocy w Częstochowie. Więc wiecie, o czym mówię. No i ona była super fotogeniczna. Tam akurat nie robiłem tych zdjęć. Natomiast tam wiem, że gdybym postawił w 100-metrowym salonie aparat, zrobiłbym kilka zdjęć, to byłoby super. No i teraz sprzęt. Pierwsza rzecz, aparat. Aparat tak naprawdę w tym momencie nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Dlaczego? No bo tak naprawdę w aparatach my potrzebujemy świetnych parametrów, kiedy potrzebujemy szybkiego autofokusu, kiedy potrzebujemy aparatu, który będzie bardzo odporny na warunki zewnętrzne, czy wtedy, kiedy będziemy potrzebować jakiegoś bardzo wysokiego ISO. My raczej pracujemy tu na niskim ISO. Do tego pracujemy w dobrych warunkach fizycznych, nie pada nam na głowę. No i trzecia rzecz, autofokus tutaj jest totalnie drugorzędny. Ja akurat dzisiaj wziąłem sobie obiektyw, który autofokusu w ogóle nie ma,
ale przy, do obiektywu za moment przejdziemy. Więc akurat ja fotografuję Canon R5, ale przy fotografii wnętrz, jeśli ktoś dał mi Canon RP, spoko, mogę robić. Bardzo wiele moich zdjęć komercyjnych robiłem Olympus NTE, czyli aparat premium, ale nadal amatorski, więc akurat on charakteryzował się tym, że był ładny i był lekki, generalnie świetnie mi się nie fotografowało, a robiąc HDR-a nawet na matrycy mikro 4/3, ta rozpiętość tonalna, którą mówiłem sobie o na przykład plus minus 2F, była w zupełności wystarczająca do tego, żeby nawet w kontrastowych wnętrzach mieć zarówno szczegóły w cieniach, jak i światła, no i do tego nie mieć jakichś tam szumów w cieniach. Więc tutaj tak naprawdę ten aparat, wierzcie mi, ma totalnie drugorzędne znaczenie. Jedna rzecz, z mojego punktu widzenia, jest dość ważna. Odchylany ekran. Dlaczego? Ponieważ dużo z nim będziemy robić w pionie. Jeśli mamy ciasne wnętrza, te długie korytarze, to raczej będziemy robić je w pionie. I teraz w moim kanale, jak mówisz, teraz w bardzo wielu aparatach, coraz mniej ma źle odchylany ekran, mamy odchylany ekran w ten sposób. Czyli to jest to prawidłowe ustawienie, tak żeby miał sobie fotografować wnętrze z tego poziomu, a nie po prostu musieć się schylać, więc to jest na tym coś, co chyba jest najważniejsze, żeby pozostał w aparacie do tego typu fotografii. I tak naprawdę dzisiaj kupując aparat za kilka tysięcy złotych, ale takie mniejsze kilka tysięcy złotych, jesteśmy w stanie naprawdę dobrze to zrobić. Co kolejnego? Obiektyw. Tu to ma dużo większe znaczenie. Jakby teraz ktoś powiedział, Kuba, albo wybierasz Canon R5 i obiektyw 28 mm 2.8, albo wybierasz Canon RP i na przykład 16-35, bądź 13-35, bądź 14-35, wolę dużo droższy korpus z dużo szerszym obiektywem. I teraz, tutaj jeśli chodzi o obiektywy, mamy kilka grup. Ja zacznę od pierwszej. To są tanie obiektywy stałoogniskowe, one są do wielu systemów i one są zazwyczaj z autofokusem, są takiej sobie jak, z takiej sobie jakości. Mam na myśli tutaj na przykład Canona 16 mm f/2.8. On na sam początek może być. Nie będzie idealny, przed korekcją jest tragiczny, ale po korekcie jest naprawdę bardzo w porządku. Ja akurat wolę zoomy, bo możemy tak, wiecie, przesunąć o 2 mm i na przykład dużo lepiej skalować tą rzecz. Aczkolwiek, jak to będzie stałka z autofokusem dedykowaną do naszego mocowania, będzie ok. Druga droga to tanie obiektywy typu zoom. I na szczęście w bardzo wielu systemach pojawiły się tanie obiektywy ultraszerokokątne. Czyli mówimy tutaj o ogniskowych, ja rekomenduję, żeby to było pomiędzy 14 a 18 mm. Jeśli mamy zooma, no to wiadomo, on się może gdzieś tam dalej kończyć, ale mogą to być takie tanie obiektywy typu na przykład Canon 15-30, obniżyli około 2200 zł i w wielu systemach znajdziemy podobne obiektywy z zoomem. One nie są idealne, ale tak jak wspomniałem, jeśli to nie będzie szło na jakiejś wielkiej wybruki, pracujemy zazwyczaj na domkniętej przysłonie, to tutaj jakaś wielka krzywda się nie stanie. Więc to jest kolejna droga. Jeszcze jedną drogą mogą być obiektywy manualne, takie typowe, manualne, ale raczej wysokiej jakości. Tutaj rekomendowałbym, i one też zazwyczaj będą tańsze, Laowa, Irix, Nisi. To są firmy, które mają naprawdę fajne obiektywy manualne. Przy czym, jeśli mówimy o Irixie, tutaj on ma 11 i 15 mm, rekomendowałbym raczej 15, ponieważ ta 11 już mocno rozciąga brzegi. Kolejną drogą mogą być obiektywy z trochę wyższej półki typu zoom, dedykowane do naszych systemów. Czyli w tym przypadku mógłby to być na przykład Canon 14-35 F4L. Nie rekomenduję raczej tutaj obiektywów ze światłem 2.8, ponieważ i tak pracujemy na przysłonach rzędu 8-11, więc to 2.8 po prostu zapłacimy za to, a nie do końca wykorzystamy potencjał tak mocno, tak jasnej przysłony. No i ewentualnie, jak idziemy jeszcze o krok dalej, to są obiektywy typu shift czy obiektywy typu tilt. Ja akurat dzisiaj sobie z takiego skorzystam, natomiast w tym wnętrzu nie ma tutaj takiej wielkiej konieczności, ale doszedłem do wniosku, że użyję sobie tego, ponieważ wcześniej w tym wnętrzu, kiedy nagrywaliśmy nasz kurs, używałem 16-35 F4 Canona z mocowaniem Canon EF. Ale czym charakteryzuje się obiektyw shift? Pokażę Wam to jeszcze później na live'u, natomiast obiektywy shift są przede wszystkim do tego, że jeśli fotografujemy wysokie wnętrze, to bardzo często mamy taki problem, że mamy dużo obłogi i mało sufitu. Czy
Nie mówię tutaj o właśnie wysokich wnętrzach, szczególnie wysokich, a dość ciasnych, czy jak fotografujemy dany budynek z zewnątrz, to nie chcemy mieć zwykłych kwestiach publicznych, czyli jak nie chcemy ustawiać obiektywu w ten sposób, no to jak ustawimy w ten sposób, mamy zbieg perspektywiczny. Jak ustawimy to i idealnie wypoziomujemy, no to mamy bardzo dużo ziemi, no i siłą rzeczy niezbyt dużo góry. No i co wtedy robić? Można zrobić to w ten sposób i następnie wyprostować to w Photoshopie, czy w Lightroomie, czy w Przeglądzie, no ale wtedy tracimy jakość u góry, bo te piksele są mocno naciągane, a druga rzecz, niestety, no po prostu tracimy na jakości i tracimy tego kartę, prawda? Tutaj nie mamy tego minusu. To jest akurat Laowa 15 mm f4,5. Ja zdecydowałem się właśnie wypożyczyć ten obiektyw od Laowy, z tego względu, że jest to chyba najszerszy obiektyw z tą funkcją shift. Zresztą zobaczcie, jak on się tutaj przesuwa. I właśnie dzięki temu ja jestem w stanie usunąć zbiegi perspektywiczne. Pokażę Wam to jeszcze później, kiedy zacznę fotografować, jak to wygląda dokładnie na żywo. Natomiast, tak jak wspomniałem, to wnętrze nie jest tutaj jakieś niezbędne do zastosowania tego obiektywu typu shift. I zdecydowałem się wypożyczyć właśnie ten obiektyw, ponieważ on ma 15 mm, więc do ciasnych wnętrz jak znalazł. No i druga rzecz, tutaj te systemowe obiektywy, Canon, Nikon i tak dalej, szerokie obiektywy kosztują powyżej 10 tysięcy złotych, ten kosztuje około 5 tysięcy złotych, więc jest po prostu tańszy, jest naprawdę świetny optycznie. Nie ma funkcji tilt, ale funkcja tilt nie będzie nam niezbędna do fotografii budynków, architektury i tak dalej. Więc tym zestawem będę dzisiaj fotografował. On ma f4,5. Możecie się zastanawiać, no tak, to on jest w sumie duży jak na f4,5, no bo jest zbyt, no nie jest zbyt jasny. No nie jest zbyt jasny, ale on nie jest zbyt jasny z jednego powodu. No, dlatego, że pozwólcie, że go tu odwrócę do 0 stopni, ponieważ on ma dużo większe pole obrazowe niż taki klasyczny obiekt. Czyli jestem w stanie jakby przy jednym położeniu obiektywu zobaczyć coś, co jest teoretycznie u góry, na dole i tak dalej. Więc jak chcemy mieć właśnie proste zbiegi perspektywiczne, a właściwie się ich pozbyć, to jest tego typu obiektyw. I tutaj jak chcemy iść oczywiście o krok dalej, bo do zwykłych wnętrz wystarczy nam obiektyw zwykły szerokokątny. Rozgadałem się tutaj. Następnie przechodzimy do statywu. I tutaj statyw powinien być w miarę wysoki, to znaczy nie sugeruję tutaj statywów typu 1,30 m, takich zwykłych do podróżowania, raczej coś cięższego. Chodzi o to, żeby ten statyw też był wysoki, ponieważ jak nie macie obiektywu shift, a macie wnętrze wysokości 4 metrów, to dobrze byłoby ten statyw umieścić naprawdę wysoko, żeby mieć dobrze zachowane proporcje pomiędzy tym, co dzieje się na podłodze, a tym, co dzieje się na suficie, prawda? Ja akurat korzystam z Manfrotto 190 i mogę go tutaj w 100% zarekomendować, ale zdecydowanie ważniejsza jest głowica. I tu rekomenduję, a właściwie znuszę Was trochę, żeby była to głowica o przekładniach zębatych. Te przekładnie zębate powodują to, no bo umówmy się, ile razy fotografowaliście czy to wnętrza, czy produkty i już widzicie idealny kadr i macie głowicę kulową. Dokręcacie kulę, puszczacie i nagle jest w jedną, w drugą stronę i jest źle. I później znowu trzeba poluzować, dokręcacie, lekko się jeszcze luzuje i nie macie tego idealnego kadru. I później, a dobra, to sobie w Photoshopie wypadnie. No i później siedzicie w tym Photoshopie i prostujecie, i prostujecie, i prostujecie. To zapewnia Wam, że będzie ok. Dlaczego? Ponieważ tutaj te gałki, które mam, one, zobaczcie, ja robię jeden ruch, puszczam i ten aparat zostaje. Kolejny ruch zostaje, kolejny ruch zostaje, nic nie muszę blokować, ponieważ ona jest zablokowana jakby cały czas. I każdy ruch po prostu tego statywu powoduje, że mam ten idealny kadr. Ja to wykorzystuję i przy wnętrzach, i przy produktach, gdzie szczególnie kiedy fotografuję długim obiektywem, już mam idealny kadr, puszczam i nagle wiecie, obniża się teoretycznie aparat o 2 mm, a kadr bardzo mocno. Więc ta głowica z przykładniami zębatymi, konieczność. Moim zdaniem, ja kiedyś tak podchodziłem, kurczę, 900 zł za głowicę, 700 zł za głowicę, co ja sobie zrobię na kulowę. I później się okazywało, że później klołem, że mam krzywe zdjęcia, bo robiłem krzywe zdjęcia. Tu to rozwiązało moje gorączki. Od razu powiem Wam, jak ta głowica się nazywa, bo jeśli pojawiło się to pytanie, albo pojawi się na Q&A, to ja muszę Wam przeczytać.
to jest Manfrotto MAX Pro 3WG. Oczywiście Manfrotto słynny ze swoich bardzo jasnych, świetnych nazw. 3WG to pewnie trzy kierunki, ale to tyle. Oczywiście do całego zestawu dokładamy sobie wężyk spustowy. Tutaj mamy jakiś taki bardzo podstawowy, ale on jest zupełnie wystarczający. Co jeszcze? Możemy dokładać kolejne elementy, jak chociażby filtry polaryzacyjne. I ja wcześniej fotografując te wnętrze wykorzystywałem filtr polaryzacyjny, wyświetlała mi się podłoga. Inne różne akcesoria, które nie chciałbym teraz zbyt głęboko podchodzić, no bo ten live trwałby wtedy 3 godziny. Więc to jest taki podstawowy zestaw, ale tak jak wspomniałem, na sam początek, jak nie mamy obiektywu typu shift, nic się nie stanie. Jak nie mamy L5, nic się nie stanie. Więcej się stanie, jeśli nie będziecie mieli dobrej głowicy i ultra szerokokątnego obiektu. Wracamy jeszcze do biurka, no i opowiem Wam jeszcze parę słów o tym, w jaki sposób będziemy tutaj pracować, więc mam nadzieję, że wszystko nam tutaj działa tak, jak należy. Dobra, przechodzimy dalej do naszej prezentacji, więc tutaj o sprzęcie, no nie chciałem po prostu siedzieć i opowiadać Wam tego w ten sposób. Linie, właśnie to, o czym wspominałem wcześniej, już tutaj nie będę się jakoś mocno rozwodził na ten temat. Światło. I światło tutaj ma bardzo duże znaczenie, bo często dostaję pytania na zasadzie: Kuba, a lepiej fotografować wnętrza w dzień, czy lepiej po zmierzchu? Wszystko zależy od wnętrza. Jeśli na przykład macie zlecenie na fotografię jakiegoś baru, no to do baru zazwyczaj idziemy wieczorem, żeby sobie wypić dobry koktajl, prawda? Z kolei jeśli dostajecie zlecenie od śniadaniowni, no to co? Lepiej śniadanie jemy rano. W sensie teraz rano w Polsce jest ciemno, ale zazwyczaj jest jasno. Więc to jest kolejny taki protip, że tak powiem. Z kolei, jeśli dany lokal, bo są takie lokale, że rano jemy śniadanie, a wieczorem idziemy na drinka, no to wtedy dobrze jest zaproponować, dobra, to może zróbmy to rano i wieczorem, wtedy pokażemy dwa klimaty danego wnętrza. I to jest moim zdaniem bardzo dobre podejście i zresztą widać to teraz na moim slajdzie. I ja często, kiedy fotografowałem właśnie restaurację Pizza Hut, to tam architektki, z którymi współpracowałem, bardzo dużą wagę przykładały do oświetlenia w danym wnętrzu. Tam było bardzo dużo punktów i tutaj od razu powiem, jak ktoś projektuje światło we wnętrzu, no to nie przyjeżdżamy z naszymi lampami, nie zaburzamy tego, co zrobili architekci. Oczywiście mówię tutaj o takiej sytuacji, natomiast w niektórych wnętrzach te lampy będą nam potrzebne, o tym też troszeczkę powiem, zresztą tutaj oświetlam się lampą, którą też wykorzystuję do tego typu fotografii. Natomiast akurat ja, fotografując te wnętrza właśnie dla Pizza Hut, byłem umówiony w ten sposób, że spotykaliśmy się wieczorem czy nawet w nocy, wtedy robiliśmy pierwszą część sesji, która odbywała się jakby w nocy, bo rzeczywiście była noc, później wschodziło słońce, trzeba było chwilkę poczekać, aż się jasno zrobi na dworze i wtedy robiliśmy zdjęcia tej restauracji tak jakby za dnia, czyli żeby podczas jednego zlecenia pokazać dwa klimaty tego wnętrza, które jest właśnie zarówno w ciągu dnia na lunch, jak i wieczorem Pizza Hut chce też zapraszać ludzi na kolację. Więc moim zdaniem to była też dla mnie taka duża nauczka, w jaki sposób pracować i wszystko zależy od danego wnętrza. Oczywiście w dzień jest trochę łatwiej, szczególnie jeśli jest to ładny dzień, aczkolwiek mamy trochę większe kontrasty. Z drugiej strony nie mamy takiego dużego borykania się ewentualnie z różnymi temperaturami barwowymi w danym wnętrzu. Okej, sufit czy podłoga? Tutaj mówię tutaj o wysokości konkretnego statywu. Ja bym nie bazował na tym, że to musi być konkretna jedna wysokość. Jeśli mamy jakieś bardzo dużo rur na suficie, on jest nieciekawy, obniżmy zdecydowanie statyw. Nawet nic się nie stanie, jeśli on będzie naprawdę nisko. Z drugiej strony, jeśli mamy jakieś fajne żerandole, tego typu rzeczy, ja jestem za tym, żeby wychodzić mniej więcej od 1/3 wysokości danego wnętrza, czyli mówię tutaj o około, jeśli to jest 1/3, czy nawet trochę więcej, dobra. Jak mamy zwykłe mieszkanie, to zazwyczaj jest to wysokość około 1,20 m, no, czyli połowa tego wnętrza, ale jeśli to jest wyższy lokal, taki jak ten, ja raczej też nie trzymałbym wyżej tego aparatu z tego względu, że tutaj na suficie, no nie wiem, nie mamy jakichś fresków, tego typu rzeczy, ogólnie patrzmy tak, żeby to wyglądało po prostu dobrze. No i jeszcze jedna rzecz, wszystko zależy, jaką część danego lokalu fotografujemy, bo jeśli mamy część wypoczynkową, tam są sofy, jakieś ciekawe dywany, obniżmy ten aparat niżej, a jeśli obok mamy na przykład wyspę kuchenną i jest wyżej, czy jakieś hokery, podnieśmy ten aparat i wtedy tam zróbmy zdjęcia wyżej. On nie zawsze musi w całym wnętrzu być na dokładnie tej samej wysokości.
No i tutaj HDR, bracketing, o tym mówiłem już wcześniej. No, musimy zadbać o to i tak zrobić zdjęcia, żeby mieć pełną rozpiętość tonalną, czyli jak przygotowujemy się do HDR-u, robimy sobie zdjęcia testowe, patrzymy, czy na tym najjaśniejszym są szczegóły w cieniach i najciemniejszym, czy są szczegóły w jasnych partiach. Wyzwalacz tethering, samowyzwalacz, jak najbardziej, ja jestem zwolennikiem tutaj wężyka spustowego, natomiast podczas tego mojego dużego kursu używałem wężyka spustowego, ale nagrywaliśmy wszystko na rejestrator tak, Atomosa, że kiedy zobaczycie właśnie ten nasz kurs, do którego link będę Wam później wklejał, to tam wszystkie materiały są nagrane w ten sposób, że wchodzicie w moją rolę i widzicie dokładnie, w jaki sposób kadruję, jak ustawiam światło i co przestawiam w aparacie. Więc tutaj jak najbardziej tethering dość rzadko w tego typu zleceniach, ponieważ często my musimy zadbać o to, żeby było jak najmniej rzeczy w danym pomieszczeniu. OK, no i edycja, tutaj oczywiście się bez niej nie obejdzie. Ja wykorzystuję zarówno Lightrooma, jak i Capture One'a. Tam błyskawicznie łączymy HDR-y. Przesuwamy kilka suwaków i już takie podstawowe zdjęcie jest jak najbardziej OK. OK, i teraz, bo tutaj jeszcze zaplanowałem, że będę Wam opowiadał trochę właśnie o tym moim kursie, który właśnie jesteśmy w trakcie nagrywania. Dzisiaj zrobiliśmy ostatnie zdjęcia na żywo, a jeszcze czeka mnie postprodukcja, więc o tym poopowiadam Wam w dalszej części naszego spotkania. A teraz ja biorę łyka kawy i zaproszę Was na wycieczkę po tym apartamencie, tak żebyśmy go na początku przygotowali, a później sfotografowali. Zrobimy tak, że Wy będziecie widzieli finalne zdjęcia, mniej więcej jak one powstają w Capture One, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że nam tutaj wszystko zadziała, więc ja w tym momencie przełączam się na ten widok, biorę łyka kawy. No i przygotujemy sobie nasz apartament. Przede wszystkim, kiedy fotografujemy apartamenty czy inne wnętrza, musimy się po nim rozejrzeć. No i też dużo rzeczy pochować. I zobaczcie, z czym często będziemy się borykać. Zobaczcie, bez tego to żadne mieszkanie nie jest takie dopełnione. Prawda? Szmatka na mikrofalówce czy na piekarniku. Okej, schowam ją głębiej, bo ją cały czas widzę. I już nie widzimy. Tu się wygasiło, ale to jest jakaś taka przypadłość polskich domów. Mało tego, jak zobaczyłem swoje pierwsze zdjęcia, które robiłem, właśnie zdjęcia wnętrz, to było moje mieszkanie, to 33-metrowe. Nawet kiedyś się gdzieś tam wrzuciłem do oceny i ktoś napisał bardzo ładnie, ale wisi szmatka na uchwycie, więc tutaj jak najbardziej musicie o tym pamiętać. Takie rzeczy, to też chowamy, więc często jest tak, że dobrze jest później dokładnie posprawdzać, co pochowaliśmy, czego nie pochowaliśmy. To jest nasza lampa, z której będziemy korzystać jeszcze później. Zobaczymy zresztą, ona w tym momencie tutaj zostanie. No i nie będziemy fotografować tej naszej części, czyli naszej reżyserki. Tutaj widzicie dwa komputery, przekaźnik HDMI, tego typu rzeczy. To nie będzie dzisiaj fotografowane, ale było sfotografowane podczas, kiedy fotografowaliśmy to wnętrze za dnia. I ja idę moim skanerem, czyli patrzę, co tutaj powinniśmy zrobić. Zaświetlamy kolejne światło. Szkoda, że niektórych żarówek tutaj nie ma. I kiedy mamy szafy, musimy zobaczyć, czy one są podomykane. Bo często się zdarza, że na przykład mamy coś takiego. O, czy coś takiego. O, szczególnie, że tu uknęliśmy właściwie wszystko przed naszą transmisją. Więc domykamy i patrzymy, czy one nie są jakoś mocno wypalcowane. Następnie patrzymy, czy obrazki prosto wiszą. Tak, one prosto wiszą. Patrzymy dalej. No i dochodzimy do takiego czegoś. Słuchajcie, to jest hit. To są naprawdę bardzo ładne apartamenty w Wrocławiu, ale jak zobaczyłem to, to mówię, co autor miał na myśli? To jest stopczyk pojedynczy 5 łódka 22. I ten stopczyk 5 pojedynczy łódka 22 muszę gdzieś tutaj upchnąć. Zresztą mam nadzieję, że mi się to uda, ponieważ tu już znajduje się bardzo dużo rzeczy, które schowałem wcześniej. I drugi, stolczyk pojedynczy 5,22, chowamy również tutaj. Okej, dla mnie wypadło. Jest ok. Idziemy dalej. Tu jest mój aparat. I trzeba spojrzeć też na sofę. Tutaj mamy trochę wygniecione to duchy, więc
One są akurat kolorystycznie w porządku, ale poprawmy je. Zasłonę. Zwróćcie uwagę, czy nie mamy takiego czegoś, nie? Żeby nie były na przykład tą stroną. I akurat wtedy, kiedy fotografujemy po zmierzchu, tu i tak nie będziemy nic widzieli. Tu nie ma jakiegoś spektakularnego widoku. Ja myślę, że zobaczymy, jak to będzie wyglądało jako zasłonięte. No i wygląda tak sobie, jak mam być szczery, bo one są za wąskie, już powinno być więcej, więc przesunę to tutaj, to przesunę tutaj. Okej, no i wiecie, no, wszystkiego nie dopracujemy tak idealnie, ewentualnie chyba, że będziemy mieć kogoś, kto będzie stricte zajmował chłonę z dźwiękiem, czyli dopracowaniem takiego wnętrza, no to wtedy możemy o tym myśleć. No i właśnie, to wnętrze jest trochę puste. Teraz jak pozabierałem te stolczyki paskudne, to tu jest pusto, tam jest pusto, wygląda to po prostu pusto. I ja jako fotograf mam ze sobą coś takiego. Zaproszę Was z powrotem do tej części. Mam kilka dodatków. I to jest coś, co warto mieć ze sobą. W zależności od tego, z kim pracujecie, to możecie powiedzieć, a ja mam taką torbę. Tutaj mała dopłata i wyciągam tę torbę. Wziąłem ze sobą parę rzeczy, które według mnie tutaj całkiem fajnie uzupełnią te wnętrze. Wazon, który zwykły z KMO zabrałem po prostu ze swojego domu. Jeśli robiłbym bardzo dużo właśnie tego typu wnętrz, czyli apartamenty, czy mieszkania na sprzedaż, to brałbym takie rzeczy ze sobą. Świeczuszka. Postawię ją tutaj. I jeszcze kos. Szkoda akurat, bo zapomniałem ze sobą wziąć jakiś fajny album fotograficzny. I to już od razu wygląda też bardziej szczególnie, żeby nie. Miałem ze sobą, tylko właśnie zapomniałem niestety album fotograficzny, który ładnie by mógł stanąć na tym stoliczku. Ja tutaj uzupełniłbym jeszcze to wnętrze. Ale świeczka powinna się palić. I zobaczmy, czy mam zapalić. Jak chyba mam. Mam zapalniczkę, więc zrobimy nam tutaj rasmin. Okej. Okay. Już jest przyjemniej. Jeszcze chyba mam taką jedną ozdobę. Coś takiego. To jest jakaś tam ozdoba z zalewą. No i już jest przytulnie. Mam też jakieś moje zdjęcie, w sensie nie ja, nie jestem tylko na mojego autorstwa, jakieś tam czarno-białe, ale tutaj akurat w tym wnętrzu tych obrazów, tego typu rzeczy jest wystarczająco, ale tutaj wystarczyło dosłownie kilka dodatków i już jest zdecydowanie lepiej. Wszystko zależy jeszcze od wnętrza, prawda? No bo takie apartamenty są często robione na zasadzie, ok, tutaj mamy projekt, wykonawcy go robią, ale czasem te takie final touches, że tak powiem, które są robione przez nie wiem kogo, no te storczyki umówmy się, one tragicznie wyglądały. Dobrze, teraz schowamy tą moją torbę i ja ją chowam po prostu na korytarz. Okej. Okay. I teraz zrobię krótką przerwę. W sensie włączę krótką przerwę, sparuję mój aparat z tetheringiem i zaczniemy sobie robić pierwsze zdjęcia, więc widzimy się za 2-3 minuty, więc tylko uruchomię odpowiednią grafikę, no i znikam, więc do zobaczenia za chwilę.
Już do Was wracam. Na początku powiem Wam parę słów o ustawieniach samego aparatu. I teraz ja połączyłem mojego Canona z bezprzewodowo. On stoi tam, jest połączony bezprzewodowo. To ma spore minusy, bo ta transmisja nie jest taka bardzo szybka, ale jednak będzie działała. I teraz zobaczcie, że ustawiłem sobie mniej więcej kadr w ten sposób. On oczywiście powinien być troszeczkę bliższy, ponieważ to, co mam tutaj, ja nie powinienem tego widzieć, ale chodzi o to, jak ustawić parametry ekspozycji i to jest taka jedyna droga, w której jak przy tych warunkach takich bez tego rejestratora mogę Wam to pokazać. Czas naświetlania ustawiamy tak, żeby on oczywiście był dobry do konkretnych warunków oświetleniowych, ale ISO ustawiłem na 400. Dlaczego 400, a nie 100 bądź 200? Akurat nowoczesne aparaty pomiędzy 100 a 400 nie ma jakiejś spektakularnej różnicy w jakości tych zdjęć, a jednak pracując na F8 czy F11, a do tego jeszcze jeśli dołożylibyśmy filtr polaryzacyjny, nagle okaże się, że mamy czasy naświetlania po 6 sekund na tym, który na tych takich, bym powiedział, dłuższych czasach, czyli w tym to, ten dłuższy HDR. I teraz ja myślę, że spokojnie mogę sobie zostawić tutaj to ISO 400, ponieważ ta jakość w Canonie R5 czy w ogóle w nowoczesnych aparatach jest jak najbardziej ok. I teraz ja tutaj sobie ustawiam takie światło, które zapewni mi taką, bym powiedział, pierwszą ekspozycję, która będzie taka uśredniona, czyli ona nie powinna wyglądać ani w ten sposób, mimo że tu widzę, że mam szczegóły już ładnie pokazane na obok tych lampek, ale nie powinienem też na przykład używać 1/5 sekundy, 1/5 jest nie najgorzej, ale na przykład taka ekspozycja, to już jest zdecydowanie za duża jak na tą naszą taką pierwszą. I ja myślę, że tutaj na taką bazową ekspozycję myślę, że możemy wybrać 1/6 sekundy, ale mamy tutaj też coś takiego, co nazywa się auto exposure bracketing, czyli ja ustawiam sobie odstęp pomiędzy zdjęciami, jeśli chodzi o EV, czyli pierwsze zdjęcie to będzie to zrobione przy 1/6 sekundy, ale drugie będzie w tym przypadku myślę 1,3 EV, bo też wiecie, nie ma co robić bardzo dużo odstępów, jeśli sama scena nie jest jakaś bardzo wymagająca, to znaczy jeśli to co za, tu nie mamy nic za oknem, prawda, to mamy czarne okno. Więc tu nie mamy bardzo dużych kontrastów w tym wnętrzu, więc śmiało myślę, że tutaj jeśli ustawimy odstęp na właśnie 1,3 EV, to powinno myślę być ok i zaraz to sprawdzimy. Wyostrzyłem to manualnie, nie używałem teraz shifta, to jest taki zwykły na razie podstawowy kadr, bardziej chodzi mi teraz o ustawienie ekspozycji. Ustawiona jest przysłona, jeśli mnie pamięć nie myli, F8, to daje mi bardzo dobrą jakość, a z drugiej strony daje mi też po pierwsze mniejsze winietowanie i dużą głębię ostrości, bo nie chcę tak, żeby na przykład pierwszy plan był ostry, a drugi był nieostry, a w pełnej klatce nawet przy ultra szerokim kącie może się tak zdarzyć. No i teraz wykonam taką serię zdjęć. OK, one powinny się tutaj wykonać, zminimalizuję sobie to. No i one niestety, widzicie je tutaj z pewnym opóźnieniem. I to jest to moje na 0 EV. To jest na minus. I zaraz powinno wlecieć to na plus. I właśnie w ten sposób możemy sobie spojrzeć, czy tutaj w tych ciemnych partiach mamy szczegóły na tym za jasnym w cudzysłowie zdjęciu. Tutaj, czy mamy szczegóły w tych jasnych partiach i tutaj rzeczywiście też tych szczegółów jest właściwie tyle, ile trzeba. Delikatne przepalenie gdzieś tutaj mamy, aczkolwiek to tutaj też nie ruszyłem żadnym suwakiem i to jest to na zero. Jeśli jednak czułbym się nie do końca bezpiecznie z tym, że być może tu jest za jasno, no to mogę przejść z powrotem do tego samego okna i ustawić troszeczkę większy odstęp. OK, włączę sobie tutaj okno, no i zrobimy 2,3 EV, jeśli chodzi o odstępy tych zdjęć. OK, zrobiłem to przy użyciu, w ogóle nie dotykając aparatu, jak widzicie, aparat za mną, ja go nie dotykam i okazuje się, że jest OK.
Najważniejsze, że już to wnętrze mamy przygotowane, i natomiast ja to wnętrze będę fotografował jednak głównie w pionie. Ja już je sfotografowałem, zrobiłem trochę w poziomie, ale ono w pionie lepiej wygląda, bo jest po prostu małe, a wysokie. Znaczy małe, no, małe, a wysokie, wiecie o co chodzi. Dość ciasne, a dość wysokie. No i teraz widzimy, że tutaj już praktycznie nie mamy żadnych przepaleń na tym z większym odstępem o 2,3 V, ale jakbyśmy przygasili jeszcze highlights, no to okazuje się, że tych informacji jest multum, ale też ja jestem totalnym przeciwnikiem i zawsze, kiedy chcę zobaczyć, co robi się w danej dziedzinie fotografii, to nie jest tak, że ja szukam informacji na YouTubie, czy no generalnie gdzieś tam w takich, czy raczej wolę patrzeć na to, co dzieje się na przykład w dobrych magazynach wnętrzarskich. Podobnie jest z fotografią portretową czy fotografią modową. Ja raczej wolę zobaczyć to, co się dzieje poza internetem, czyli właśnie w tej prasie drukowanej, czy chociażby na stronach dobrych hoteli. I tam w tym momencie nie ma już takiego trendu na zasadzie dobłośnijmy wnętrze jak najbardziej fleszem i de facto wnętrze jest jaśniejsze niż to, co za oknem. I na szczęście już tego nie widać. Mam nadzieję, że właśnie ta technika już tutaj nam odchodzi do lamusa. OK, więc mamy przygotowane teraz te parametry i teraz ja wyłączę sobie to live view i przyjdę tutaj z aparatem i sfotografujemy sobie na początek tę część wnętrza, czyli ja na razie wyłączę podgląd mnie i teraz tę lampę przełączę na działanie bateryjne, czyli tutaj przyciemnię i przełączę ją na baterię i zobaczymy, czy z niej będziemy tutaj korzystać. Z tego względu, że doświetlenie lampami, ono przydaje nam się nie zawsze i nie wszędzie, prawda? Ono przydaje nam się głównie wtedy, kiedy mamy zbyt duże kontrasty. I tutaj mieliśmy dzisiaj w ciągu dnia taką właśnie sytuację, gdzie tu było dużo ciemniej niż za naszymi, niż w tamtej części. I wtedy właśnie tą lampą, akurat to jest Forza 60 Bicolor i to też jest bardzo ważne, żeby właśnie działać na tych bicolorowych lampach, pokażę Wam jeszcze dlaczego, żeby dopasowywać się temperaturą barwową do konkretnego wnętrza. Teraz mam tutaj 4600 kelwinów, a teraz mam 2700, czyli jeśli to wnętrze miałoby bardzo ciepłe oświetlenie, jestem w stanie się do tego dopasować. Jeśli mamy na przykład za oknem, w sensie mamy tylko światło naturalne, mamy taką pogodę jak dzisiaj, czyli pochmurno, dużo śniegu, no to wtedy ustawiamy sobie na przykład na 6500 kelwinów. No a jeśli mamy ciepło, no to 2800. Tutaj to jest około 4600 kelwinów. No i zobaczymy, czy to nam będzie potrzebne. Więc to odstawiam na tę część i zacznę sobie od, będę fotografował. Myślę, zacznę sobie od tej kuchni i sfotografuję ją mniej więcej w ten sposób. Czyli idę po mój aparat. OK. I teraz jeszcze przełączę się na chwilę na live view, tak żebyście widzieli, jak kadruję. OK. Czyli tak, tu się przełączam. Tak. I włączam okno z live. Na razie widzicie te przepiękne włączniki i zobaczcie, że tutaj poziomy kadr nie za bardzo ma jakiś sens. Z tego względu, że i widzę te drzwi, które nam tu nic nie wnoszą i widzę tak naprawdę wąski pasek w tej kuchni. Ja się przełączę na kadry pionowe i też przełączę to w waszym widoku. Sekundkę tylko, właśnie tutaj orientation 270 stopni. Dobra. I teraz przede wszystkim muszę dobrać właśnie odpowiednią wysokość, tak żeby mieć dobry stosunek tego, co na dole, do tego, co na górze. Ja myślę, że delikatnie wyżej to podciągnę. I nie często słyszę, a to fotografujemy z wysokości wzroku. Raczej nie. Oczywiście zależy wszędzie, zależy co i jak, natomiast tutaj raczej powinniśmy być niżej. I teraz zobaczcie, w jaki sposób ten kadr powinien wyglądać. Moim zdaniem jest, te drzwi mi są do niczego niepotrzebne. Obcinam je.
I jeszcze muszę zabrać tamten kluczyk. Możecie też zapytać, dlaczego nie mam rozstawionych szerzej nóg, jeśli chodzi o ostateczność, bo one wtedy będą po prostu szersze i ja nie zdołam się poprzeciskać poprzez te różne miejsca w tym apartamencie. OK. I teraz to wygląda w ten sposób. Tu jest trochę ciemno, więc lekko wydłużę sobie ten czas bazowej ekspozycji i spróbujemy właśnie zamknąć kadr tak, żeby on był tu docięty i nie pokazywał tej jednej szafki. I następnie mamy głębię. Myślę, że jeśli w postprodukcji usunąłbym też ten domofon, nikomu nic by się tutaj nie stało, niezbyt mi się on podoba. Następnie jeszcze wyostrzę, aczkolwiek chyba mi się to nie uda w tym przypadku, w sensie kiedy mam tethering, ale myślę, że chyba jest ostro. I co ważne, moja poziomica w aparacie pokazuje idealny pion i poziom. I teraz jeszcze pokażę Wam, na czym polega działanie tego obiektywu shift. Jeśli na przykład miałbym tutaj za wąsko i chciałbym jednak szerzej pokazać, to mogę zrobić pełną panoramę, bez żadnego problemu to się połączy. Tutaj żadne punkty, w sensie nie ma szans, żeby to się nie połączyło, bo ja w ogóle nie ruszam aparatem. Więc nawet jeśli coś jest blisko, nie ma problemu z połączeniem się linii i tak dalej. Natomiast ja sobie obrócę ten obiektyw o 90 stopni i teraz trochę wyżej albo trochę więcej dołu. Przy czym w tym przypadku myślę, że właśnie ta orientacja taka na zero jest najlepsza po prostu, bo to wnętrze nie jest specjalnie trudne pod tym kątem, ale też chcę Wam pokazać, na czym to polega. Zobaczcie, że jeśli ja mam zbiegi perspektywiczne, bo chciałbym na przykład sfotografować bardziej tutaj górę tej kuchni, a okazuje się, że nie wiem, mam tak tej wysokości statyw, no to to teraz wygląda tragicznie, prawda? Więc powinienem mieć idealnie zachowane linie, ale jeśli chcę więcej góry kuchni, no to robię coś takiego, prawda? I wtedy mam po prostu więcej góry kuchni, ale zobaczcie, że te linie nie tworzą żadnych tych nieprzyjemnych zbiegów perspektywicznych. No i co, jeśli jestem tutaj przygotowany, to robię na razie zdjęcie bez lamp. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. OK, mój wężyk spustowy za 14 zł coś mi tutaj zastrajkował. No, dalej. OK. Podłączamy i podłączamy raz jeszcze. Będzie działało? Będzie. OK. No i teraz ja już wyłączę ten podgląd Live View, a Wy będziecie widzieć na bieżąco zdjęcia, które nam tu wychodzą. Czyli to jest ta ekspozycja bazowa, to jest ta na minus, dzięki temu nie mamy żadnych przepaleń i zaraz pojawi się ta na plus. OK, no i mamy wszystkie tutaj te elementy zachowane. Teraz zobaczmy, jak będzie to wyglądało z lampą, przy czym jest taka ważna rzecz odnośnie używania lamp. Często to widzę, że mamy na przykład przepalenie na suficie. Czyli widzimy na przykład coś takiego, nie, nawet inaczej. Zrobię teraz zdjęcie, a właściwie tego HDR-a. I widzicie, że na tym na zero mamy totalnie najjaśniejszy punkt na suficie. I to źle wygląda. Mało tego, żyrandol teraz rzuca nam cienie, więc jeśli chciałbym to doświetlić lampą, to staram się albo za siebie, albo totalnie po drugiej stronie, tak żeby po prostu wypełnić te cienie. Ja tutaj zwiększam moc tej lampy i teraz powinno być delikatniej. OK, i teraz zobaczmy, tyle że skrócę ekspozycję do 1/8 sekundy, bo po prostu zrobiło się jasne. OK, zaraz zobaczycie efekty i zaraz porównam to zdjęcie z lampą i bez lampy, przy czym tutaj temperaturę barwową dobrałem tak, żeby ona była zrównana właśnie z tym światłem, które jest w kuchni. OK. I teraz porównamy zdjęcie to na 0 EV tutaj i to na 0 EV tutaj, czyli z lampą. Czy jest spektakularna różnica? No nie ma.
Te cienie są po prostu troszeczkę bardziej. A nie, to jest nie to zdjęcie, przepraszam, nie to. To będzie to. A to drugie. No nie, to jest różnica. Tu mamy po prostu troszeczkę gładsze te cienie. Właśnie tu widzicie, że są lepiej wypełnione cienie tutaj na tej szafce. No i generalnie według mnie chyba z tą lampą jest trochę lepiej. Nie wiem, czy tego światła nie jest troszeczkę za dużo. Teraz chyba włączyłem jakąś funkcję. Tak. Dobra. I według mnie rzeczywiście, kiedy trochę powypełnialiśmy te cienie, jest lepiej. I tak jak wspomniałem, no ta temperatura barwowa jest na tyle zbliżona, na ile się da, z tego względu, że jeszcze mamy tutaj odchylenia magenta, zieleń. To światło jest troszeczkę zielone tutaj. No i dobrze by było mieć jeszcze lampę, która ma właśnie te dwa parametry do wykorygowania. Natomiast widzicie, że jest OK. Dobrze. To lecimy dalej. Widzę, że tutaj pojawiają się jakieś pytania, natomiast ja na nie mogę odpowiedzieć troszeczkę później, z tego względu, że chciałbym zachować taką pewną spójność tej naszej transmisji, a sesja Q&A, ona będzie na sam koniec naszej transmisji. Okej. Tutaj ta szerokość tego kadru mi wystarcza, natomiast jeśli na przykład miałbym obiektyw trochę węższy, to pewnie pokusiłbym się o panoramę, ale właśnie robienie panoram nie obiektywem shift, jest po prostu problematyczne, więc szczególnie jeśli mamy tak dużo blisko tych linii, wtedy musimy mieć głowicę nodalną, wyznaczyć punkt nodalny i to jest po prostu, no, jest to bardzo dużo roboty. OK, teraz zrobimy sobie zdjęcie w tę stronę. Patrzymy na wypoziomowanie. Ja chciałbym zrobić takie zdjęcie centralne, które pokaże mi po połowie jedną i drugą część jakby tych ścian, ale ja widzę, że mam troszeczkę za ciemno, myślę, co zaraz zobaczycie, w tej pierwszej części tego pomieszczenia. Dlatego tu pokusiłbym się o wyświetlenie tą lampą z góry tej części. I zaraz zobaczycie znowu różnicę. Ja ustawiłem temperaturę barwową na 4600 kelwinów. Tutaj te lampy też, tak jak patrzyłem, one mają około tych 4600 kelwinów. OK, zobaczmy, czy jestem w stanie wam wskazać te różnice. Nie wiem, teraz troszeczkę za dużo tych plików jest. Ta różnica będzie bardzo symboliczna, ale tu po prawej troszeczkę mamy lepiej wypełnione te cienie. Tu myślę, że jakiejś wielkiej konieczności, żeby używać tej lampy, nie ma, ale też no nie jest też jakoś tam gorzej, prawda? No dobra, to według mnie możemy się przełamać i teraz zrobić to w tę stronę, tak żeby pokazać troszeczkę bardziej ten kącik tutaj, gdzie można sobie usiąść przy świeczce, prawda, i tak dalej. Dobra. I teraz znowu użyję sobie tej lampy, tyle że tutaj mamy niestety takie miejsce, gdzie kurczę, to troszeczkę za bardzo z góry będzie świeciło to światło, no ale nie mamy tutaj innego wyjścia. OK, no i mamy kolejny HDR zrobiony. Przy czym fotografowanie tej szafy, ja bym je zostawił nie dlatego, że mi się nie chce, tylko że ona po prostu mało ciekawie wygląda. I teraz dobrze jest przejść sobie jeszcze w jedno miejsce tutaj w tym apartamencie. Jeszcze schowam tę lampę tutaj i przejdę sobie jeszcze w tę stronę i sfotografuję kuchnię jeszcze właśnie z tej strony. Ja tutaj mi bardzo zależy na tym, żeby pokazywać taką głębię, czyli żeby mieć wiele planów. OK. I teraz tutaj też to będzie dobrze pokazany jeden błąd, mianowicie ten przepalony sufit. Dlatego, jeśli już chcę doświetlać wnętrze, to nie w ten sposób jak teraz, tylko
Ja będę wolał skierować to na ścianę i od ściany odbić trochę tego, bo widzicie, że na, mamy zbyt dużą plamę na suficie. Teraz będzie to wyglądało lepiej, aczkolwiek też nie idealnie. Nawet wolę to obniżyć, to odbicie światła. I te cienie się teraz troszeczkę lepiej nam rozłożą. Ok, i mamy drugą stronę sfotografowane. Idziemy dalej. Powiedzmy tutaj tę część mamy sfotografowaną. No i teraz ustawimy się, sfotografujemy ten pokój z tej strony. I tutaj ja raczej nie doświetlałbym tą lampą, z tego względu, że jak robiłem testy, to po prostu bez lampy wyglądało to lepiej, najzwyczajniej. Ok. Tu natomiast wydłużymy ekspozycję do 1/6 sekundy, naszą bazową ekspozycję. Muszę wypoziomować ten kan. I jednej rzeczy brakuje. Zobaczycie różnicę. Aha, jeszcze te dwa kolejne muszę zrobić, żeby mieć pełnego HDR-a. Tęczej, w sensie to coś, ten stolik, zabiorę i ułożę go jeszcze w tej naszej części wypoczynkowej. Oczywiście od razu zaznaczam, że jakieś tu pewne niedoróbki mogą być w tym zdjęciu, dlatego że robimy to po prostu transmisji na żywo. Gdybym ja tutaj tak wiecie, siedział, każde zdjęcie analizował tak w 100%, to nigdy by się ta transmisja nie zakończyła, prawda? Ok. Myślę właśnie, że teraz z tym stolikiem wygląda to po prostu lepiej, aczkolwiek według mnie nie mam za dużo sufitu tutaj. Zresztą to wam teraz pokażę. Więc do tej fotografii ja raczej obniżyłbym ten statyw. I teraz będę miał chyba lepiej zachowany stosunek tej góry do dołu. Ponieważ tu więcej, że tak powiem, ciekawych rzeczy dzieje się na dole, jakby tu jeszcze był jakiś dywanik, myślę, że byłoby jeszcze ciekawe. I teraz przestawiamy się na ten ruch. Wysokość zachowuję tą samą. No i zrobię kolejną serię zdjęć. Tu możemy pokusić się znowu o delikatne zwiększenie głębi, czyli po prostu otworzymy drzwi od łazienki. To jest takie dyskusyjne, czy chcemy tę łazienkę pokazywać, czy nie chcemy. Znowu dużo zależy od indywidualnych preferencji, dobrze jest zrobić i tak, i tak. Okay. I robimy kolejne zdjęcie, tym razem z łazienką. Ja wiem, że one dość długo schodzą na komputer, ale to już jest kwestia niestety połączenia wifi. Ok. Czyli to mamy zrobione. To mamy zrobione. Zobaczmy, jak to jeszcze wyglądało w podziale. I teraz tak sobie myślę, jeszcze przełączę się na jeden widok, tak żebym ja też był trochę bardziej widoczny. Ok, już do was wracam. Teraz Piotrek, musisz mnie na samym środku kadru trzymać. Ok, kadruję w ten sposób i mogę delikatnie obniżyć tego shifta w dół. Ale wiecie o co. I teraz będziemy mieć jeszcze poziome zdjęcie, które pokaże nam zarówno pokój, jak i łazienkę. Ok, i tu w tym przypadku warto byłoby jeszcze zrobić takie zdjęcie, tak żebyście pewnie troszeczkę schował, które pozwoli nam pokazać zarówno pokój, jak i łazienkę, jak i przedpokój. No i tak, nie wyższy shifta. I teraz zrobię serię zdjęć. A jeśli okazałoby się, że jest jeszcze zbyt wąsko, to mogę obrócić ten obiekt z powrotem do pozycji 0. Tylko zawsze za krótko używam tej konkretnej sztuki, żeby wiedzieć dokładnie, w którą stronę obniżyć to wszystko. Właśnie jeszcze kwestionę. I teraz będę robił panoramę. Zrobimy ją w pełni, ewentualnie później odwrócimy. Czyli teraz popatrzył mój
obiektyw w lewo, teraz popatrzcie w prawo, to znaczy na środek i teraz w prawo. Razem z Piotrkiem, więc tutaj trzeba oczywiście będzie to przyciąć, nie jesteśmy w stanie się w tym apartamencie bardziej skończyć. Teraz zrobimy jeszcze takie zdjęcie, które pokaże nam tę część. Tutaj problematyczna jest ta szafa, która po prostu w tej szafie jest kolejne łóżko. Teraz w związku z tym, że ja już nie fotografuję tej części, tym stolikiem mogę wrócić tam. Nikt nie musi wiedzieć, że to jest jeden stolik. Właściciel apartamentu może go dokupić zawsze. Jeśli no, nam zależy teraz na ładnym zdjęciu, a nie w 100% na takiej szczerości, na zasadzie, jeśli okaże się, że stolik będzie miał ogromne znaczenie, to pewnie właściciel tego lokalu może go dokupić. I teraz ja chętnie przesunąłbym się bardziej, żeby pokazać jeszcze część przedpokoju, ale problematyczne jest tutaj, zobaczmy, czy nam działa. Tak działa, czy nie działa. A, poobracało nam niestety te zdjęcia, więc ja wrócę tutaj i uruchomię jeszcze. Muszę to zrobić tak, żebyście wy widzieli to w dobrej orientacji. Czyli nie 270, a default. OK, widzicie tył Piotrka. OK, zrobimy jeszcze jedno zdjęcie. I robimy jeszcze taką fotografię. Ona tym razem jest problematyczna. To, co zrobiłem w tym momencie, bo w tle jest jasno, a tu jest zdecydowanie cienie w tej części, więc ja z powrotem wrócę po moją lampę. Tutaj fajnie by było, żeby ta lampa miała jeszcze, żeby mógł dołożyć tutaj plus green i zaświecam ją i odbijam od sufitu, ale za siebie. Czyli znowu będę unikał tego przypalonego sufitu tutaj. I teraz ten kontrast, który się tutaj zrobił, jest dużo mniejszy, to dużo lepiej wygląda. Telewizorem się nie przejmuję, tutaj zawsze można się dogadać z klientem, bo na zasadzie to wklejmy logo swoich apartamentów, czy tego typu rzeczy, czy po prostu wyczernimy i tyle. Okej, to ten kabel, tak jak wspomniałem, no w związku z tym, że to wnętrze jest tutaj mało szczęśliwe, bo brzydka jest ta szafa, być może tutaj rozwiązaniem by było podwyższenie tego aparatu, żeby mieć trochę więcej telewizora, a mniej tej mało ciekawej szafy. OK. No i robimy kolejne zdjęcie. OK. Dobra. No i teraz co robimy? Robimy łazienkę. Więc zamieniam się z Piotrkiem. I łazienki to jest w ogóle zmora. I ją zrobimy w pionie, ponieważ tu poziom po prostu wygląda. Wygląda to, że ona powinna być sobie zachowana w pionie. Akurat plusem jest to, że nie ma tutaj bardzo trudnej, nie mamy bezpośrednio luzka na froncie. Ekspozycja 1/5 sekundy powinna być OK. Zobaczymy sobie jeszcze ten obraz troszeczkę lepiej. OK, mamy ładną gwiazdkę tutaj z góry. OK. Ja wiem, że to, o czym mówię, wy widzicie z pewnym opóźnieniem. OK. Tak, zrobiło nam się zdjęcie łazienki. Oczywiście tutaj też trzeba było zadbać o szczegóły. Ten HDR, który tutaj wykonaliśmy, też jest jak najbardziej OK. Ewentualnie minusem w takim przypadku są takie dłużki, prawda? Czyli te obiekty, takie w ogóle te ultraszerokokątne, najbardziej ultraszerokokątne, one mają ten minus, że trochę łapią na tym dłużków, więc tutaj można było z tym walczyć troszeczkę przysłaniając właśnie chociażby nawet ręką takiego duszka. Zresztą pokażę Wam to na kolejnym zdjęciu, że przysłonię ręką źródło światła. Najlepiej byłoby mi tu założyć jakiegoś netboxa albo po prostu mieć kawałeczek czarnej jakiejś zestawki, tego typu rzeczy, żeby nie robić tego ręką, ale to zdało egzamin, żeby się zamówić tego właśnie.
I teraz zrobię ja Teraz sobie biorę ten wspomniany menedżer i zrobię to tak. I teraz zbuduję ten aparat, który będzie widać w podmiotu. Aparat, jak mamy w tej widoczce, to starajcie się zrobić tak, gdyby wam pokazuje w jakiś sposób. Czyli średnio wydobywać na rękę, które wykręci ten rzutnik, jak to wszystko na dół. Ale aparat, zobaczcie, że będzie licował z własnym tłem. Czyli nie będzie się licował z jakimiś połączeniami luster, z połączeniami kafelków. Generative Field tutaj robi naprawdę kawał dobrej roboty, ale jednak dobrze mu ułatwić trochę robotę. Więc moim zdaniem tutaj ten temat mamy też już zamknięty. Teraz to, co zrobię, to wrócę i zobaczymy sobie jakieś efekty. Więc co, wyłączam tę lampę. Albo nawet nie wyłączam, a wezmę ją ze sobą i będę doświetlał siebie, ponieważ taka podstawowa sesja takiego apartamentu, pomijając tę naszą część, gdzie pracujemy, już jest według mnie całkiem nieźle sfotografowana. Okej, okay, tutaj na tym ostatnim zdjęciu jakieś ogromne bliki nam powstały. No to jest kwestia... O. Coś nam, aparat się buntuje. Ja myślę, że możemy sobie wyłączyć gimbala. Wrzucę króciutką przerwę i zaraz do was wrócimy. Będziemy w tym momencie, będziemy sobie za momencik ustabilizujemy kamerę i już do was wracam, więc zaraz wracam. Już jestem, przełączę się tylko na inny widok. Teraz przejrzymy kilka tych zdjęć i zaraz wrócimy do tego, żebyśmy dalej pogadali o tym, co dla was tutaj przygotowałem. I tutaj widziałem, że pisaliście, że ten pasek jest bardziej żółty. No tak, tutaj są bardziej żółte LEDy, ale wiecie co, też nie ma co tak bardzo walczyć z pewnymi rzeczami, jeśli chodzi o, jakby to powiedzieć, żeby wszystko było jednakowe. Bo chodzi o to, że jeśli mamy pewne różnice, no to często też w takiej zwykłej fotografii bazujemy na tym, żeby mieć różnice w temperaturach barwowych, więc co tu dużo mówić. Moim zdaniem taki bardziej żółty pasek tutaj nie jest jakimś problemem. I teraz obejrzyjmy sobie zdjęcia, które nam tutaj wyszły. To jest nasza łazienka. Moim zdaniem wygląda bardzo w porządku. A, jeszcze nie mamy zdjęcia, które zrobiłem tak frontalnie. I moim zdaniem wygląda to naprawdę ok. Jednak no, te 15 mm robi robotę, ale nie chciałbym mieć 11 mm czy 10 mm. Byłoby moim zdaniem zbyt szeroko. Następnie zrobiliśmy tutaj porównanie z i bez lampy, jeśli chodzi o to wnętrze. I zobaczcie, że tutaj mamy jasno, tu mamy dużo ciemniej. To też, tak jak wspomniałem, nie chodzi o to, żeby wszystko ciągnąć... żeby wszystko ciągnąć jakoś tam w postprodukcji. Widzę, że tutaj nie do końca dopracowałem prostość, że tak powiem, tego zdjęcia. Następnie mamy takie zdjęcie. Mamy takie zdjęcie, tylko je powinienem tutaj obrócić. I moim zdaniem ono też wygląda bardzo w porządku. Takie. I lecimy tutaj różnymi kadrami. Tutaj mieliśmy jeszcze naszą kuchnię.
razem z tą głębią. Kolejne zdjęcie. Kolejne zdjęcie. Kolejne zdjęcie. I chyba tyle tych zdjęć wykonaliśmy, tak z grubsza, plus oczywiście łazienka. I tak jak wspomniałem, no tutaj normalnie zrobiłbym ich troszeczkę więcej, ale też no, transmisja na żywo rządzi się takimi prawami, że jednak no, nie jestem w stanie zrobić tyle zdjęć, ile bym chciał, nie jestem w stanie ich tak idealnie dopracować. Tutaj też widzę, że jedno zdjęcie było zrobione, to akurat to, które tu widzicie, ono ma jakieś tu przepalenie na suficie, ale to pewnie to jest z tych, które wam pokazywałem, jak nie należy tego robić. Więc tutaj to wnętrze nie było zbyt proste, ale z drugiej strony przede wszystkim było dość ładne. Może nie do końca w moim guście, nie do końca w moim guście też jest na przykład ta szafa, ale zobaczcie, jak dużo tutaj zrobiliśmy chociażby tymi dodatkami, które się pojawiły. To wygląda ładnie, wygląda to przytulnie. Akurat wolę to wnętrze, kiedy fotografowałem je dzisiaj za dnia, natomiast całość moim zdaniem i tak wygląda bardzo w porządku, aczkolwiek ono lepiej po prostu wygląda za dnia. Jakby ono było w takim ciemniejszym klimacie, pewnie fajniej by wyglądało też wieczorem, jeśli byłoby więcej na przykład takich ciepłych punktów świetlnych, według mnie wyglądałoby lepiej, ale nie zawsze mamy takie możliwości. Wiecie, jeśli umówicie się na przykład z agentem nieruchomości, zadzwoni do was, powie: Kuba, potrzebujemy, żebyś zrobił nam zdjęcia wnętrz, widzimy się o 17, bo mamy mieszkanie na sprzedaż. No to bierzecie aparat, fotografujecie, koniec, kropka. I tak jak widzę, że tutaj pojawiają się pytania, zaraz będzie ta część Q&A. Nie będę w tym momencie tutaj robił postprodukcji tych zdjęć, ponieważ ta transmisja po prostu za długo by trwała, ale właśnie teraz przejdziemy do tej części takiej, bym powiedział, trochę reklamowej, jakby nie patrzeć, bo mam dla was właśnie większy materiał z tej materii. Więc co ja tutaj dla was przygotowałem, już wam pokazuję, ponieważ przygotowaliśmy dla was przez ostatnich wiele dni, pracowałem nad materiałem, który przygotowujemy w formie takiego 3-tygodniowego sprintu. Wspólnie właśnie z EduWeb, ja współpracuję z EduWeb.pl, moim zdaniem ta współpraca układa się świetnie, dostaję mega dużo wsparcia i też bardzo fajnych pomysłów. Sam wpadłem na pomysł, żeby przygotować dla was kurs fotografii wnętrz z tego względu, że moim zdaniem właśnie z punktu widzenia biznesowego to jest bardzo fajna działka, którą warto dodać do swojego portfolio, do swojego zakresu usług. Z tego względu, że po prostu jesteśmy w stanie albo dodać to jako kolejną część naszego zlecenia, bądź po prostu sprawnie poruszać się w obrębie właśnie tego typu fotografii i na przykład wyjść tutaj z ofertą do naszych potencjalnych klientów. Bardzo dobrym sposobem na przykład jest wychodzenie na zasadzie pojechanie na targi nieruchomości, wzięcie pakietu wizytówek i nawet bez żadnych głębokich rozmów możemy w tym momencie po prostu rozdać x wizytówek, powiedzieć: słuchajcie, jestem fotografem wnętrz, zerknijcie na moją stronę, jak będziecie czegoś potrzebować, wiecie, gdzie uderzać. Więc moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł, żeby mieć takie coś w zakresie swoich usług. I tak jak wspomniałem, ja tutaj sfotografowałem naprawdę dziesiątki wnętrz i to byli duzi klienci, no i po prostu to się udawało i ja dzięki temu też wystawiałem bardzo dużo faktur, więc to jak najbardziej się tutaj sprawdziło. Przede wszystkim, jeśli chodzi o nasz sprinty fotograficzne, to jest taka nowy system nauki, na który wpadł Grzesiek z EduWebu i moim zdaniem jest świetny. Ja już przygotowałem pierwszy kurs w tej formie i to był kurs fotografii portretowej. Zresztą kolejną edycję tego pewnie odpalimy na wiosnę. Można zapisać się w liście oczekujących na stronie ahoy.so/sprinty. Tam można wejść w poprzedni sprint i zapisać się, jeśli chcielibyście, jak uzbieramy konkretną liczbę ludzi, odpalimy go po raz kolejny. I ta trzytygodniowa nauka wygląda w ten sposób, że przychodzicie do komputera, włączacie, tam czeka codziennie, prócz weekendów, na was nowy post z kolejnymi lekcjami. My tych lekcji nagraliśmy naprawdę dużo, zaczyna się od takiej bardzo rozbudowanej części teoretycznej, ale nie tylko. Pokazujemy tam wam zdecydowanie więcej sprzętu, więcej obiektywów, aparatów może nie więcej, ale tu skupiamy się dużo bardziej na tej takiej części na sam początek, w jaki sposób się przygotować, w jaki sposób też można zbudować sobie portfolio z tego typu fotografią i tak dalej, i tak dalej. Następnie
Ja przeglądając wiele kursów, często wygląda to w ten sposób, że ktoś opowiada, a ja tutaj zrobiłem tak, takie zlecenie, tutaj aparat ustawiłem tak, tu ustawiłem tak. I ja takiej formy nauki nie za bardzo przyjmuję. Dlatego, że ja raczej wolę zobaczyć, jak dane zdjęcia powstają na żywo. Dlatego byliśmy w czterech wnętrzach, między innymi w tym apartamencie w ciągu dnia. Byliśmy jeszcze w restauracji Neobab we Wrocławiu. Bardzo fajne restauracje ze świetnymi śniadaniami. Byliśmy również wczoraj w Częstochowie w Instytucie Biofeedback. Tam też wnętrze bardzo ciekawe, z drugiej strony też trudne do sfotografowania, bo bardzo wysokie. I następnie byliśmy również w takim domku w formie stodoły, tam przygotowaliśmy taki mini kurs, który też będzie pokazywał, w jaki sposób sfotografować właśnie te mini stodoły. I tutaj, jeśli macie ochotę, to za darmo jeszcze możecie dołączyć do newslettera i dostaniecie kilka lekcji w kolejnych tygodniach za darmo, jeśli chodzi o ten taki wstęp do tego naszego sprintu. Jeśli chodzi o właśnie tę formę nauki, moim zdaniem ona jest bardzo fajna, bo dostajecie mało, ale bardzo skondensowanej wiedzy i następnie dostajecie też zadania domowe do wykonania i to będą zadania do wykonania z moją pomocą. Ja tam cały czas jestem, codziennie odpowiadam na wasze pytania, ale poznajecie też innych uczestników takiego sprintu. I tu po poprzednim sprincie mojej fotografii portretowej zawiązały się kolejne znajomości i to też było tyle fajne, że teraz fotografowie, między innymi, mam nadzieję, że to tutaj nie złamie żadnego RODO, ale Miłosz i Robert ostatnio porobili wspólne sesje, ostatnio też Adam z Michałem robili wspólne sesje, więc tutaj poznanie się pomiędzy innymi fotografami też jest bardzo dobrym takim, wiecie, kreatywnym zaczątkiem czegoś fajnego. Następnie to, co jakby daje wam ten taki 3-tygodniowy kurs, to dużo praktyki, więc tak jak wspomniałem, tutaj robicie te zadania ze mną. Jeśli nie poradzicie sobie z czymś, ja do was przychodzę i mówię, zróbcie to tak, zróbcie to inaczej, albo jeśli macie problem z doborem sprzętu, ja jestem dla was przez te 3 tygodnie i po prostu pomagam wam w tej nauce, no i jakby oceniam wasze zadania, czyli jesteście w stanie bardzo na bieżąco skorygować pewne rzeczy. No i właśnie, tak jak wspomniałem, maksymalnie skondensowana wiedza, bo jest bardzo dużo kursów, które bazują na tym, sprzedamy ci 20 godzin i później siedzicie i przewijacie, i przewijacie, i przewijacie. Okazuje się też, że taki kurs jest sprzedawany bardzo drogo, bo trwa x godzin, a też były bardzo różne, bo mamy i apartament, i domek, i restaurację, i zbiór gabinetów i tam przekazuję wam tę wiedzę, ale na bardzo konkretnych przykładach. Też wygląda to w ten sposób, że my za każdym razem mamy podłączony taki duży rejestrator do mojego aparatu, więc niejako wchodzicie w moją rolę i widzicie dokładnie, w jaki sposób kadruję, jak fotografuję. No i oczywiście na sam koniec jest część postprodukcyjna, więc to będzie takie, wiecie, bardzo skondensowane 3 tygodnie nauki. Sama nauka w formie sprintu startuje już 11 lutego. Jak macie ochotę dowiedzieć się więcej, to tutaj jeszcze włączamy wam kod QR, możecie go zobaczyć, więc pokazuje się, coś chyba sobie z Piotrkiem wyłączamy go. Więc jeśli macie ochotę dołączyć do sprintu, to tutaj skanujcie kod QR, tam są opisane warunki. Dostęp taki dożywotni do tego kursu kosztuje 400 zł bez złotówki. Natomiast jeśli macie abonament EduWeb i macie odpowiednią ilość Ahoy Coinów, to jest taka nasza wewnętrzna waluta, to za konkretną wartość tych Ahoy Coinów możecie wejść i dołączyć do naszego kursu. Tutaj też abonament, jeśli chodzi o EduWeb, jest świetnym rozwiązaniem z tego względu, że macie dostęp do całej bazy EduWebu, jak również albo w zależności od abonamentu za 99 zł macie dostęp do fotograficznej części EduWebu. Tam robimy bardzo dużo transmisji na żywo. Możecie też zobaczyć archiwum transmisji na żywo na stronie ahoy.so/wydarzenia. Tam jest pełne archiwum newsletterów, jak również robimy tam darmowe konsultacje waszego portfolio od niedawna. Robimy 3 live'y miesięcznie,
jeden zazwyczaj jest fotograficzny, jeden zazwyczaj jest postprodukcyjny, bądź mówiący o biznesie w fotografii i innych takich aspektach, które Was interesują, jak również Q&A. I Q&A jest jako jedyny otwartą transmisją, która idzie również na mojego YouTube'a. Pozostałe transmisje są już zamknięte tylko dla posiadaczy abonamentu, więc jest kilka tych dróg do zakupu takiego kursu. Serdecznie Was do tego zachęcam. Wiem tutaj, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, sfotografowaliśmy różne wnętrza i jeśli nabędziecie tę wiedzę, po prostu dokładacie to sobie do Waszego zakresu usług i po prostu zarabiacie więcej. Więc wydaje mi się, że właśnie z punktu takiego widzenia biznesowego, jeśli nie do końca wiecie, jak podejść do tej materii, no to jeśli obejrzycie ten kurs, jeśli przejdziecie ze mną przez te 3 tygodnie, to będzie idealny początek bądź idealne doszlifowanie wiedzy właśnie z tego zakresu. Więc zapraszam Was serdecznie, koniecznie wyklikujcie link, który macie w opisie, bądź skanujcie kod QR, tam się wszystkiego dowiecie. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to zarówno support EduWebu, jak i ja będę do Waszej dyspozycji, a teraz przejdę do Waszych pytań, które pojawiły się na czacie. Więc zaczniemy od tych, które pojawiły się w mediach społecznościowych, ja je tu wyświetlę, no i będę odpowiadał właśnie na Wasze pytania. Łyczek kawy. Tutaj Bartek pisał, że miał okazję robić zlecenia z fotografii wnętrz, było przyjemnie, jednak nie jest prosto znaleźć klienta. Domy na sprzedaż nie są super ładne, a klienta przyciąga w portfolio ładny obrazek. I tutaj jedna bardzo ważna rzecz. Oczywiście, tylko dobrze jest zainwestować w swoje portfolio i ja mam tutaj chociażby jedną fajną radę. Jeśli zazwyczaj albo chcemy po prostu, często chcemy po prostu odpocząć. I w Polsce mamy bardzo dużo ładnych obiektów. Jeśli mamy ochotę, nie wiem, zabrać kogoś bliskiego, czy po prostu samemu pojechać i ze sobą spędzić trochę fajnego czasu, to nic nie stoi na przeszkodzie, że wybieramy sobie weekend, patrzymy, o, może pojechalibyśmy gdzieś w konkretne miejsce i rezerwujemy takie miejsce na Bookingu czy na Airbnb, które będzie nadawało się do naszego portfolio. I moim zdaniem to nie jest też nic jakiegoś bardzo zdrożnego, że tak powiem, jeśli zrobimy sobie zdjęcia do portfolio po prostu w wynajętym do mieszkania apartamencie. Oczywiście dobrze by było, żeby zapytać właściciela, piszecie wiadomość, cześć, zarezerwowałem właśnie Twoją nieruchomość na Bookingu, bardzo mi się podoba, potrzebuję trochę fotografii wnętrz do swojego portfolio, ja spędzę u Ciebie czas, zrobię zdjęcia, jeśli masz ochotę, to Ci je oddam, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. I tutaj szczególnie mówię o takich, może nie sieciowych hotelach, a o po prostu takich bardziej prywatnych domkach, apartamentach i one moim zdaniem świetnie mogą przydać się do Twojego portfolio. Czy lokalne restauracje? Często i dzisiaj na przykład byliśmy w takiej restauracji Mango Mama. Ja już zobaczyłem, mówię, kurczę, fajnie byłoby sfotografować to wnętrze. Co stoi na przeszkodzie, żeby napisać, cześć, chcę zacząć swoją przygodę z fotografii wnętrz, potrzebuję ładnych wnętrz, wasze wnętrze bardzo mi się spodobało, jest świetne. Może mielibyście ochotę, żebym przyszedł przed otwarciem bądź po zamknięciu waszej restauracji i będę potrzebował jakieś pół godziny, zrobię fajną sesję wnętrz, wy dostajecie zdjęcia, ja mam to do portfolio. I bardzo często takie współprace po prostu procentują. Okej. Okay. Mówiliście tutaj o dużym echo. Rzeczywiście takie echo no, mogło się tutaj wkraść. Mam nadzieję, że wszystko było ok, jeśli chodzi o nasz dźwięk. Ja jeszcze zerknę, jak to jest ustawione tutaj. A, ok. Łączę się tutaj. Teraz powinniście mnie lepiej słyszeć, bo widzę, że miałem chyba rzeczywiście... Kurczę. Mam nadzieję, że dobrze mnie... Obawiam się, że niezbyt dobrze mnie słyszeliście. Kurczę, niedobrze. Mam nadzieję, że będzie ok. W każdym razie mam nadzieję, że to, co mówiłem, było dla Was zrozumiałe. Ok. Co z odbiciem światła w telewizji? Moim zdaniem po prostu dobrze jest przyciemnić ten telewizor, to znaczy on po prostu powinien być czarny. Mam nadzieję, że teraz mnie dobrze słychać. Tak, takie mam nadzieję. Ok. Oglądamy dalej. Patrzę na Wasze pytania.
Dlaczego mam w Capture One temperaturę 4700? Ponieważ właśnie taką temperaturę mniej więcej mają te lampy, które są tutaj. To jest tak plus minus, bo jeszcze tutaj będziemy mieć jakieś pewne odchyły. To zostanie gdzieś tam dopracowane później w postprodukcji. Natomiast ja lubię mieć tak mniej więcej, żeby było tak, żeby mi się ten obraz na ekranie podobał. Jaką mam moc lampy? To jest kolejne pytanie. Okej, to się przełączymy, widzę, na dźwięk z powrotem, ten, który był wcześniej. No mam nadzieję, że będziecie słyszeć. Jaka moc lampy? 60 watów. Jeśli jest w miarę ciemno w pomieszczeniu, jest ok. Jeśli mielibyśmy wypełniać takie cienie, które są zrobione przez naturalne światło słoneczne, to trzeba byłoby mieć 300, albo ewentualnie błysk. Wtedy błysk no, zazwyczaj jest temperatury takiej temperatury światła dziennego, więc co za tym idzie, wtedy to nam się całkiem nieźle dopasowało, aczkolwiek mając 300 też jesteśmy w stanie całkiem fajnie pracować w słoneczne dni, aczkolwiek w słoneczne dni rzadziej będziemy potrzebowali tej lampy. Okej. Do LEDów nad zlewem trzeba się z temperaturą dostosować. Ja wiem, że po robocie odpowiesz teraz jedno, a później drugie. Tutaj jeśli chodzi o te LEDy, które rzeczywiście były nad zlewem, być może trzeba byłoby tutaj nałożyć maskę. Tu nie ma jakichś bardzo dużych rozbieżności, tak patrząc na oko. Aczkolwiek, tak jak wspomniałem, to nie jest tak, że w całym pomieszczeniu zawsze musi być idealnie jedna temperatura barwowa. Takie jest moje zdanie. OK. Jeżeli są dwa źródła światła o różnej temperaturze barwowej, myślę, że najlepiej oświetlić temperaturą wyśrodkowaną. Oczywiście tak, o ile jeśli mamy jakieś małe źródło światła, które jest ekstremalnie ciepłe i duże światło, które jest chłodne i dominuje w całości, to lepiej dostosować się do tego dużego głównego, a nie do tych pozostałych. OK. Kuba, od razu wrzucam pytanie, żeby nie zapomnieć. Czy zdarza ci się robić wnętrza jednym ujęciem, nie HDR? Jeśli tak, to w jakim przypadku i dlaczego? Zdarza się. To znaczy czasem jest tak, że nawet jak zrobię HDR-a, to wystarczy, że wybiorę tą pierwszą klatkę, tą oświetloną tak jakby na zero, ponieważ często ta jakby musimy zobaczyć, jak szeroka jest rozpiętość tonalna danej sceny. I zdarzało się podczas naszych nagrań, że okej, obracam aparat w tę stronę i mam bardzo dużo tego, co jest za oknem i tam było totalnie jasne i musieliśmy robić o 3 EV w jedną, w drugą stronę, ale obracam się w drugą stronę i nagle się okazuje, że tam rozpiętość tonalna jest w zupełności, jest tak mała tej sceny, że wystarczy nam środkowe zdjęcie i było OK. OK. Co myślisz o fotografowaniu w HDR z WB Auto? Akurat jeśli robimy RAWy, to nie będzie miało to większego znaczenia, a Capture One czy Lightroom łączą nam HDR-y w plik DNG, czyli tak naprawdę robią z tego nam jednego RAWa i wtedy możemy mieć w jednym RAWie 2700, w drugim 6500, a i tak ten HDR połączony będzie i tak miał pełne informacje o kolorze, takie jak w RAWie, więc co za tym idzie, będziemy mogli to połączyć bez problemu w jedną całość. OK. Kuba, kolejne pytanie. Jak radzisz sobie z turbożółtymi i słabymi mocowo żarówkami we wnętrzu? Jaka temperatura barwowa w aparacie? Wnętrze ciemne, na zewnątrz jasno i światło, jak napisałem. W tym przypadku najlepiej jest tak zrobić, żeby to światło, które jest zapalone, zdominować je tutaj światłem z lampy. I jeśli mamy taką sytuację, że na zewnątrz jest jasno, to najczęściej to żółte światło w pomieszczeniu, jeśli nie będzie jakieś bardzo mocne, to i tak zostanie zdominowane przez to białe światło zza okna, prawda? Natomiast jeśli mamy taką sytuację, że mamy na zewnątrz dość jasno i mamy takie na niebiesko świecące okno, w środku żółte żarówy, ale w tym pomieszczeniu jest ciemno, to dobrze jest zaświecić zewnętrzną lampą o temperaturze, ale tą, która jest na zewnątrz, czyli około tych 5600 kelwinów, tak żeby zdominować to światło lamp żarowych, tych żółtych, no i wtedy to będzie rozwiązanie tego problemu. OK. Co myślę o wykorzystaniu ExpoDisk do ustawienia odpowiedniego balansu bieli? Uważam, że to nie jest zbyt dobry kierunek. Dlaczego? Z tego względu, że
my nie powinniśmy zabijać charakteru konkretnego wnętrza, prawda? Czyli jeśli mamy na przykład wnętrze oświetlone ciepłym światłem, tutaj to jest około pewnie 4000 kelwinów, ale jakby ono jest ani takie super ciepłe, ani super zimne, to ja raczej wolę nie wybielić tego światła, czyli jeśli jestem we wnętrzu, gdzie jest 2700 kelwinów, to ono powinno być ciepłe, to światło. Mało tego, jeszcze jak mamy gdzieś to światło z zewnątrz, to gdzie ustawić to, więc ja jestem raczej zwolennikiem tego, żeby ustawić to na nasze oczy, nie sugerować się tutaj jakimiś wzornikami tak bardzo, o ile to mamy obdawać charakter tego wnętrza, a nie na zasadzie, ok, robimy gabinet dentystyczny, ma być, wiecie, biało. Ale jeśli mamy fajny klimat takiego wnętrza, czy on jest cieplejszy, czy chłodniejszy, to po prostu podkręćmy go w postprodukcji, a nie zerujmy go, nie zerujmy tego światła. No wyobraź sobie, że robisz zdjęcia przy zachodzącym słońcu i następnie dajesz modelce szarą kartę i spłaszczasz to słońce, które jest złote, do światła białego. No i tak troszeczkę wygląda to też w... tak to troszeczkę wygląda w tym przypadku, nie? Okej. Kuba, jeśli mogę, w jaki sposób prezentujesz klientowi zdjęcia do wyboru? Czy w ogóle tak pracujesz, że klient wybiera kadry, czy pokazujesz surowe kadry plus kilka wyedytowanych, czy wszystkie gotowe? U mnie wygląda to tak, że ja wykorzystuję system Capture One Life i on jest naprawdę świetny. To znaczy na początku, kiedy edytuję, kiedy przechodzę do, zgrywam te zdjęcia, i mam oczywiście HDR-y, no HDR-ów w sensie tych trzech zdjęć za każdym razem no nie pokazuję klientowi, to nie ma większego sensu. Natomiast jestem w stanie zrobić sobie to w ten sposób, że biorę te zdjęcia pojedyncze, przerzucam je do folderu Selects i to udostępniam klientowi, ale udostępniam to klientowi po takiej wstępnej selekcji nieudanych totalnie zdjęć. I to tyczy się nie tylko fotografii wnętrza, a właściwie każdej fotografii. I z mojego punktu widzenia dobrze jest dawać klientowi zdjęcia do wyboru, szczególnie jeśli powstaje ich dużo więcej, niż chcieliście, żeby było tych zdjęć. Więc bardzo prosty przykład, jakiś czas temu dosprzedałem, ale do sesji takiej zupełnie w innym klimacie, 79 dodatkowych zdjęć, więc tak naprawdę dostałem drugą wypłatę z takiej sesji, więc ja to robię przez Capture One Life, klient w Capture One Life gwiazdkuje mi zdjęcia i one od razu pojawiają się jako obgwiazdkowane w Capture One, więc to jest świetna, świetna sprawa. Okej, jak dołączyć do newslettera ze Stodoły? Można dołączyć w ten sposób, że wchodzisz na ahoy.so, tam są newslettery i tam zapisujesz się i kiedy zapiszesz się do newslettera fotograficznego, to niebawem zaczniemy wysyłać właśnie te mini lekcje, taki mini kurs skondensowany właśnie w tym newsletterze. Kuba, ty i światło stałe w fotografii, nie wierzę. Zdarza się. Akurat przy tego typu fotografii zdecydowanie częściej. Znaczy ja mam światło stałe różnego typu. Czasem lubię, szczególnie kiedy mam więcej, świecić na przykład kolorami. Wolę wtedy światło stałe. Natomiast światło stałe przy wnętrzach moim zdaniem jest lepsze. I bardzo często, jak znowu, oglądamy dużo materiałów na YouTubie, one są często stare. I wtedy lamp takich jak chociażby dzisiaj ta Forza, z której korzystam, nie było po prostu. I wtedy było dobłyskiwanie jakimiś tam fleszami, czy to reporterskimi, czy innymi, ale one nie mają zmiennej temperatury barwowej. I owszem, możemy zdominować wtedy fleszem te zdjęcia, ale no jakby zabijamy klimat tego miejsca. Często widzę te przepalone sufity i to są po prostu kiepskie według mnie zdjęcia, więc moim zdaniem lepiej dopasować się tą temperaturą barwową, a najprościej robiąc to po prostu potencjometrem, bo owszem, mógłbym wziąć do flesza cały zestaw filtrów korekcyjnych, ale tego światła też nie widzę z fleszem, moim zdaniem jest po prostu prościej. Ok, jeszcze jedną rzecz tutaj zmienię. Okej. Kolejne pytanko.
Kuba, a do wyrównania balansu bieli nie lepiej użyć szarej karty i wzornika koloru, a jeszcze co do światła, świeciła z garnkiem, a co myślisz o lanternie? Więc w sumie o tym wzorniku już troszeczkę mówiłem, więc ciężko byłoby, znaczy mógłbym, wiecie, na przykład wziąć ze sobą światłomierz z pomiarem temperatury barwowej, pomierzyć po prostu te temperatury barwowe i następnie gdzieś tam próbować się z tym dogadać, ale to też nie rozwiąże problemu, bo jeśli nawet nad okapem mam taką temperaturę barwową, a gdzieś mam inną temperaturę barwową, to w międzyczasie one się gdzieś wymieszają, te światła, więc według mnie po prostu lepiej zrobić to po prostu na oko, tak żeby to dobrze wyglądało, nie? Wiecie, o co chodzi. Okej. Okay. A co do obróbki, jaki profil kolorystyczny w Lightroomie, Adobe Color, Portrait? Ja raczej używam tych camera matching i wtedy ustawiam taki profil, który najlepiej mi pasuje, a tych camera matching to jest dużo w zależności od konkretnego aparatu. Na przykład w Sony to jest kamera standard i on chyba jest najlepszy. W Canonie też zazwyczaj używam kamera standard i one są takie najbardziej neutralne, ale dużo lepsze od tych profili Adobe. OK. Czy używam filtra polaryzacyjnego przy HDR-a? Tak, to chociażby dzisiaj w tym wnętrzu, kiedy tam za mną miałem taką sytuację, że słońce świeciło z zewnątrz i miałem takie bardzo duże odbicia w panelach podłogowych i to słabo wyglądało, więc użyłem filtra polaryzacyjnego, przy czym na innym obiektywie to był 16-35 Canona i dobrze jest, jeśli nie myślimy, w sensie jeśli chcemy mieć uniwersalny obiektyw i nie zależy nam na shifcie, bo... Okay. Coś się chyba tutaj zepsuło. Coś na dole. Nie, widzę. Nadal widzę źle. Poczekajcie chwileczkę. Ok, przełączam źródło. OK, odpaliła mi się druga kamera. Coś czasem tak bywa. OK, więc używam filtra polaryzacyjnego wtedy, kiedy przede wszystkim mam na przykład świecące podłogi po prostu i to ładnie może nam, możemy się pozbyć właśnie wspomnianych odbić na podłodze. A kiedy robimy, Krzysiek, sesję razem? Ja bardzo chętnie. My się w końcu musimy gdzieś tam ze sobą zgadać. Tutaj Krzysiek też... No, jest świetnym fotografem wnętrz, więc tutaj też go mogę polecić totalnie jako osobę, która świetnie uczy z tego typu fotografii. Pewnie w kilku rzeczach byśmy się tutaj nie do końca zgodzili. Tak mi się wydaje, że ty, Krzysiek, miałbyś mi tutaj coś co do zarzucenia, w sensie zarzucenia. Moglibyśmy się kreatywnie pospierać w pewnych aspektach, więc ja bardzo chętnie. A czy pokusiłbym się na szkło 2870 do wnętrz? Nie. Ono w sensie, jakbym był w Stanach i fotografował wielkie wille w Kalifornii, to tak, ale kiedy jesteśmy w Polsce, jakbym tutaj miał 28 mm, no to nic bym tak naprawdę tutaj nie zrobił. Więc ja 2870 mam w plecaku, ale raczej do fotografii detali. Okej. Okay. Jaką mam technikę robienia zdjęć za dnia? Niektórzy praktykują wszędzie zapalone światła, inni w dzień ich nie zapalają. Wszystko zależy od konkretnego wnętrza, bo i też od dnia, jaki mamy. Jak mamy jasny dzień, to ja nie zapalam tych świateł, bo to aż głupio wygląda, że mamy, wiecie, piękny słoneczny dzień, wchodzą nam jakieś takie szprosy od słońca i tak dalej, a nagle się okazuje, że mamy wszędzie pozapalane światła. Z drugiej strony... Jakby to też wtedy trochę mniej takie światło ewentualnie jest w stanie nam zepsuć, bo to światło, jakby to powiedzieć, to światło, które właśnie nam wchodzi, będzie dominować najczęściej to światło sztuczne, więc ja patrzę, jak na przykład fotografowaliśmy wnętrza w Częstochowie, tam było tak, duże okna, ale wnętrze było dość później głębokie i tam mieliśmy zaświecone światła. Z kolei, kiedy fotografowałem stodołę, to tam
W pierwszej części tego domku nie używałem świateł, bo one mi tu nic nie wnosiły i totalnie mi nie pomagały, ale tam, gdzie było głębiej, tam zaświeciłem akurat tą Forzę 60, więc tak to wyglądało. Było jeszcze pytanie o lanternę, jeśli chodzi o modyfikator wcześniej. Ja nie wyobrażam sobie w wielu sytuacjach brać ze sobą jakieś modyfikatory, bo po prostu bym się z tym nie zmieścił. Więc z mojego punktu widzenia raczej nie. Szczególnie, że jeśli, no okej, jakbym miał tutaj żółte ściany, byłby problem, ale sufit zazwyczaj pozostaje biały i on po prostu jest wielkim modyfikatorem. Okej, fotografując mieszkania często napotykam na duże ilości ramek z wizerunkiem osoby. Nigdy nie wiem, czy je ściągać ze ścian, czy blurować w Photoshopie. Moim zdaniem dobrym pomysłem jest wygenerowanie trochę grafik w Midjourney, czy kupienie kilku zdjęć na stoku i podmiana ich w Photoshopie. To jest naprawdę sekund pięć roboty i ja bym to w ten sposób zrobił. Więc gdzieś tam na jakimś delikatnie zmniejszonej opacity, bo ja bardzo nie lubię całego blura, to znaczy tak samo jak na przykład kiedyś fotografowałem dla jednej tam dla Starbucksa i tam był pan, który gdzieś tam siedział bardzo, bardzo daleko, klient i powiedział, że on nie może być na tych zdjęciach. Ja powiedziałem, okej. Więc po prostu fotografowałem bez niego, bo nie wyobrażam sobie jego blurowania, bo to by wyglądało tak, jakbyśmy, wiecie, mieli x kryminalistów siedzących w danym pomieszczeniu. Okej. Okay. Kuba, a czy jest sens brać lampy fleszowe, żeby użyć światła modulującego? Nie, to światło modulujące we fleszach jest za słabe. No 12 watów to jest tyle co nic, chyba że jest bardzo ciemne wnętrze, ale nie. Kupmy lampę światła ciągłego, bicolor kupujemy poniżej 1000 zł, więc to będzie lepsze. Dobra. RF 1020 czy 1535, to jest akurat pomyłka była, chodziło o 1020, moim zdaniem 1020 jest za szerokie po prostu, to znaczy no, też będzie w porządku, prawda? Natomiast ma minus w porównaniu do 1535, że nie nakręcimy filtra, a 10 mm to, o czym wspominałem wcześniej, według mnie to jest za szerokie, no chyba że będziemy oficjalnym fotografem mikroapartamentów i tam po prostu bardziej będzie liczyło się pokazanie, niż żeby to zdjęcie wyglądało dobrze. Krzysiek mówi o wspólnym live'ie, co ja na to? Słuchaj, czemu nie? Ja jestem za. Do fotografii wnętrz najlepsze są stałki, a nie zoomy. Te kręgi, których przy ISO 800 ponad nie ma. Kurczę, nie bardzo wiem, o co chodzi. No ja akurat wolę zooma. Z tego względu, że mam troszeczkę możliwości tutaj wykorygowania tego kadru, będę to też pokazywał właśnie, kiedy fotografowałem w restauracji, ale stałki też są jak najbardziej w porządku, więc jakby nie mogę powiedzieć, że stałki są złe, zoomy są super, albo zoomy są super, stałki są złe. Tutaj dobierzmy to po prostu do naszego budżetu. Szkoda, że nie ma zoomów z shiftem. Gdybym miał mieć taki jeden obiektyw, który załatwiłby mi całą sprawę z fotografią wnętrz, różnych wielkości, to wtedy po prostu zaopatrzyłbym się w tą Laowę, czyli 15 mm f4,5 albo w innego shifta, ale raczej, bo jest obiektyw z shiftem, który w sumie jest najtańszy na rynku, to jest Samyang, ale 24 mm, bardzo fajna ogniskowa do wnętrz, ale po prostu dużych. I słuchajcie, zerknę jeszcze na inny komunikator, bo tutaj też były pytania, więc wyłączę już to pytanie, odpowiem jeszcze na tych kilka. No i mamy prawie 2 godziny transmisji. Jaki sprzęt jest niezbędny do przerobienia mojego sprintu? Tak naprawdę dowolny aparat, czy to lustrzanka, czy to bezlusterkowiec z ultra szerokokątnym obiektywem plus statyw. To jest takie coś, co na dobry początek wystarczy. Łatwiej zawsze dokadrować niż rozszerzać generatywnie. Rozszerzanie generatywne w takiej fotografii no jest problematyczne, bo wiecie, jeśli rozszerzymy coś generatywnie, to w sensie Photoshop się nie domyśli, co tam było naprawdę, więc może nam coś dorysować, no i wtedy będziemy mieli już zbyt duże oszukaństwo. Słuchajcie, tutaj jeszcze na sam koniec
Serdecznie Was zapraszam do dołączenia do mojego sprintu. Ruszamy już 11 lutego. Skanujcie kod QR, tam dowiecie się wszystkiego. Moje media społecznościowe stoją przed Wami otworem, jeśli będziecie mieli jakieś pytania. Kawał materiału zrobiliśmy. Mam nadzieję, że z dzisiejszego live'a również sporo wyciągnęliście, a pamiętajcie, że przez te 3 tygodnie uczycie się ze mną, wrzucacie swoje zdjęcia, możecie o wszystko dopytać. Ja jestem dla Was, będę Wam pomagał, a jak dołożycie sobie to do Waszego zakresu usług, no to już po pierwszej sesji taki sprint Wam się zwróci, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Przepraszamy za problemy z dźwiękiem, niestety tak to w życiu bywa, ale mam nadzieję, że wszystko było zrozumiałe i że również po tym sprincie, a właściwie po tym live'ie będziecie w stanie po prostu zacząć troszeczkę tą swoją przygodę, a w sprincie jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej, więc trzymam za Was kciuki. No i tyle. Bardzo Wam dziękuję, znikamy i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.